Dzień dobry, szczęść Boże, witam wszystkich na debacie opoki. Witam na debacie, podczas której będziemy się zastanawiali o tym, czego dzisiaj potrzebuje Kościół. Możemy bardzo długo mówić i tak naprawdę dużo się przy różnych okazjach mówi na temat tego, że Kościół w zachodnim świecie, także w Polsce, chociaż zwykle kiedy się porównujemy z Niemcami czy Holandią, to wypadamy lepiej, ale w dużej mierze w zachodnim świecie Kościół jest pogrążony w kryzysie, ale jednocześnie, jeżeli spojrzymy na przykład na Afrykę, gdzie w jednym seminarium uczy się 770 kleryków na przykład, jeżeli spojrzymy na rosnącą liczbę chrztów w Malezji, ale też we Francji, też w Wielkiej Brytanii, to może jednak widzimy też jakieś przebłyski nadziei. Nadziei na to, że jakkolwiek banalnie by to brzmiało, że po prostu będzie lepiej, na to, że Kościół może cały czas jest mocny, a może się odradza. O to będę pytał moich gości, a są nimi. Nie wiem, czy muszę przedstawiać, ale protokół nakazuje to zrobić. Ksiądz profesor Robert Skrzypczak, wykładowca między innymi Warszawskiego Wyższego Seminarium Duchownego, także Papieskiego Wydziału Teologicznego Akademii Katolickiej. Ksiądz Jarosław Tomaszewski, w tej chwili sekretarz papieskich dzieł misyjnych przez 20 lat, tak? Nie mylę się, na misji w Urugwaju? Dopiero 8. Ale staro wygląda przez tę misję intensywność. Nie, właśnie o misję pytałem. To bardzo krótki staż, kilka lat, 8, ale może będzie 20 kiedyś, kto wie. Jest pan prorok. Ojciec profesor Dariusz Kowalczyk, wykładowca Gregorianu w Rzymie. Przez pewien czas także dziekan Wydziału Teologicznego. Ojciec profesor Jan Strumiłowski Cysters, wykłada w Katowicach. I ksiądz Tomasz Jaklewicz, proboszcz jedynej na świecie parafii pod wezwaniem Najświętszych Imion Jezusa i Maryi w Katowicach. Tak naprawdę mam jeszcze jednego uczestnika. Nieelegancko jestem do niego plecami, ale to jest święty Maksymilian Kolbe. Mamy tutaj jego relikwie. Ojciec Maksymilian Kolbe działał w czasach, i nie mówię tutaj o jego ostatnich chwilach życia, o obozie, tylko o czasach, kiedy był twórcą ruchu Rycerstwa Niepokalanej i czasopisma, które przecież istnieje do dzisiaj, całego ośrodka w Niepokalanowie. Działał w czasach, kiedy wcale nie było łatwiej niż teraz, a potrafił wydawać książki w Japonii, przejeżdżając przez kraje bliskowschodnie, kombinował jak wydawać Słowo Boże na różne sposoby po arabsku. Nawiasem mówiąc, był też pomysłodawcą stworzenia lotniska, mniej więcej w tym miejscu, gdzie ewentualnie może powstanie CPK. Stąd pomysły, żeby CPK-owi, jeśli powstanie, nadać imię Kolbe Airport, co na pewno będzie łatwiej wymówić niż Port Solidarność, ale to tak na marginesie. Przechodząc już do pytań do szanownych prelegentów, powiem tak. 30-40 lat temu nie trzeba było się chyba zastanawiać nad tym, co zrobić, żeby ludzie przychodzili do kościoła, tylko nad tym, co robić z tymi, którzy przychodzą. Można się było zastanawiać, czy są na przykład przepraszam za to określenie, ale w formie, żeby przystępować do sakramentów, czy wiedzą, po co w kościele są i tak dalej. To pewnie zależało od przypadku. No ale dzisiaj ksiądz, który w warunkach warszawskich, wrocławskich, gdańskich i tak dalej, będzie czekał na to, że ludzie sami przyjdą do kościoła, może się po prostu nie doczekać. Jest to pytanie, może zacznę od księdza Roberta Skrzypczaka. Co właściwie robić? Jak wyjść do ludzi w taki sposób, żeby ludzie żyjący w dzisiejszym świecie, w dzisiejszych warunkach, z dzisiejszym internetem, kinem i tak dalej, chcieli w ogóle pojawić się w kościele? Pytanie dotyczy już wniosków duszpasterskich, które możemy wyciągnąć z sytuacji, której żeśmy nie opisali. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie do tej debaty i pragnę także wyrazić podziękowanie księdzu Markowi Gancarczykowi za trud prowadzenia portalu Opoka, za zaproszenie nas też i stworzenie takiego forum wymiany myśli, spostrzeżeń teologicznych na tym portalu.
ustosunkowując się do tego pytania, co robić, tak, żeby dzisiaj znaleźć, szukać ludzi. No my musimy w Polsce przestawiać zwrotnice i to nie jest łatwe, dlatego że nasze polskie duszpasterstwo było skoncentrowane na obsłudze ludzi, którzy chętnie przychodzą i korzystają z naszego duszpasterstwa sakramentalnego, duszpasterstwa skoncentrowanego na wokół świątyni, czyli w parafiach, i dbaliśmy o jakość przeżywania roku liturgicznego, o jakość przygotowania do świąt, o sakramenty. Natomiast spotykamy się teraz z sytuacją, która się wyłoniła przed nami, zwłaszcza po przejściu przez próbę pandemii i także przez próbę wiarygodności Kościoła związaną z odsłonięciem się wielu grzechów niektórych ludzi Kościoła, które spadają na nas wszystkich i psują wizerunek Kościoła. Znajdujemy się w sytuacji odejścia, odchodzenia od Kościoła młodego pokolenia, młodzieży, dzieci, a jednocześnie widzimy, jakie idą w parze też tego skutki. To znaczy mamy dzisiaj do czynienia z czymś, co jest bardzo w naszej ojczyźnie alarmujące, czyli podniesienie się gwałtownie wielu wskaźników problemów psychopatologicznych wśród dzieci i młodzieży. Dzisiaj w sytuacji, kiedy zawodzą takie trzy do niedawna jeszcze traktowane jako wielkie filary wspierające, wspomagające, współpracujące ze sobą duszpasterstwa, czyli parafię, szkołę i rodzinę, wszystkie te trzy instytucje zostały bardzo mocno dotknięte w różny sposób tym, co nazywamy kryzysem. No, wielu ludzi znajduje się dzisiaj w sytuacji bycia samotnym w wielkim społeczeństwie, które się zmienia. Z jednej strony można byłoby powiedzieć, że mamy do czynienia z czymś takim, co już Józef Ratzinger pod koniec lat 50. już przed soborem nazywał, diagnozował jako pogaństwo w Kościele. I polegać to miało wtedy na to, to budziło wtedy najwyższy opór i wręcz nawet zgorszenie wobec tego sposobu, tego języka, jakim się posługiwał ksiądz Ratzinger wtedy. Mówił, że mamy do czynienia z pogaństwem w Kościele, ale nie w tym sensie, w jakim to przeżywał Kościół pierwotny, to znaczy ludzi, którzy przychodzili z pogaństwa do Kościoła i pragnęli przejść drogę inicjacji chrześcijańskiej, aby stać się chrześcijanami, tylko mamy do czynienia z ludźmi ochrzczonymi, którzy przeszli przez infantylne czy młodzieżowe katechezy w Kościele, a jednocześnie sposobem myślenia czy sposobem życia już nie odzwierciedlają myślenia chrześcijańskiego, wyborach etycznych, już stawiają na taką moralną dowolność, a jednocześnie jeszcze trzymają się pewnego obrzędu czy rytuału albo świąt kościelnych, w tym znaczeniu, że ktoś przychodzi, jeszcze obchodzi Boże Narodzenie, Wielkanoc, czy do niedawna jeszcze w Polsce było modne uczestnictwo w niektórych rekolekcjach wielkopostnych, zwłaszcza rekolekcjonistów o brzmiącym nazwisku. Jak pracowałem jeszcze w duszpasterstwie akademickim, to wiem, że to się liczyło także w rozmowie w korporacjach, czy ktoś chodzi na Salija, czy chodzi na Pawlukiewicza, czy jeszcze powiedzmy tam inne nazwiska. Tego już dzisiaj nie mamy. A jednocześnie, czyli następuje jakaś weryfikacja dziś, że to osoby, których jeszcze trzymał rytuał albo pragnienie religijnej dekoracji świąt rodzinnych, już w tej chwili już nic nie trzyma w Kościele. Zmiany, które się dokonują w społeczeństwie, powodują, że wielu z tych ludzi już nie ma ochoty na ten wysiłek, żeby korzystać jeszcze czy identyfikować się z Kościołem, który traci na wizerunku, na znaczeniu. Jednocześnie mamy też do czynienia z czymś, ale to jest mój osobisty pogląd, ja go jeszcze tak za bardzo nie zweryfikowałem, ale on się urodził we mnie, zwłaszcza w tym Wielkim Poście. Mianowicie patrzymy ciągle na sytuację taką, że jest pewna podaż w Kościele, czyli pewna propozycja duszpasterska czy ewangelizacyjna, która się
nie spotyka z odpowiedzią ze strony ludzi. Wtedy oni właśnie odchodzą albo szukają gdzie indziej, albo decydują się na takie przyzwyczajenie się i lekkie traktowanie religijnego czy duchowego nihilizmu. Można w tym żyć. Natomiast mnie zainspirowała też Ewangelia w tym roku bardzo mocno o wyrzucaniu przez Jezusa przekupniów w świątyni. I przyszła mi do głowy taka brawurowa myśl, nie potrafię jeszcze zweryfikować, ale pomyślałem sobie, być może tak się też dzieje, że sam Chrystus oczyszcza swój Kościół, wyrzucając z niego ludzi, którzy są, czy wydają się niezdolni do nawrócenia. I w tej sytuacji może się powtarzać coś, co znamy z czasów Kościoła pierwotnego. O tym pisze także w listach święty Paweł, mianowicie, że jeśli ktoś we wspólnocie chrześcijańskiej już wytracił pragnienie pójścia za Chrystusem, Chrystus przestał być inspiracją i taki ktoś już nie miał ochoty żyć nawróceniem, czyli wchodził w jakąś podwójność, wówczas apostołowie separowali, izolowali go od wspólnoty. Święty Paweł nawet to mówił, oddać kogoś w moc szatana, żeby doświadczyć różnicy bycia z Bogiem i bycia bez Boga. I być może tak jest, że to sam Chrystus może też dąży do tego, żeby Kościół stał się wyrazistą i dzięki temu bardziej misyjną, bardziej jednoznaczną wspólnotą wiary, wspólnotą zmartwychwstałego i być może w ten sposób szykuje jakąś odpowiedź na przyszłe czasy, która będzie zbawienna dla przyszłych pokoleń. Ale tej tezy nie mam jak zweryfikować. No właśnie, skoro padło słowo misję, zwracam się do księdza Jarosława Tomaszewskiego. Czy tak w porównaniu z Urugwajem, gdzie ksiądz przez lata posługiwał, mamy oczywiście ten stereotyp mocno wierzących latynosów, ale on się do Urugwaju ma kompletnie nijak. Tam bodajże 40% ludzi deklaruje się jako katolicy. I pytania, a może trzy pytania w jednym. Czy, po pierwsze, czy Kościół w samym Urugwaju miał jakiś sposób na to, jak do ludzi docierać? Czy to ewentualnie można jakoś aplikować w Polsce? Czy my już jesteśmy krajem misyjnym? O, to rzeczywiście trzy mocne pytania. Przede wszystkim myślę, że trudno jest postawić znak równości między doświadczeniem urugwajskim, katolicyzmu, a w Polsce z bardzo wielu różnych racji. Po pierwsze, nasza historia wiary jest niezmiernie długa. To jest powiedzmy od X wieku w nieprzerwany, nawet przez zabory, przez komunę, sposób byliśmy narodem, który przyjął do swojego łona katolicyzm. Oczywiście osobiście to różnie bywa, każdy z nas wie w rachunku sumienia, ale kulturowo tak. A tam nie. Tam w ogóle państwowość istnieje od XVIII wieku i od razu jest to państwowość osadzona na doktrynie masońskiej. I nawet do tego stopnia, że pierwszym dokumentem, który jakoś erygował Urugwaj, to nie była konstytucja, tylko masońska deklaracja racjonalności. Bogiem jest intelekt, innego absolutu nie ma. Więc to trudno porównywać. Również kontekst XX wieku jest zupełnie różny. Kiedy ja spotykałem w swoim życiu, proszę nie zgorszyć, myślę, że to jest taka dyskusja, która nas ma odgorszyć, a nie zgorszyć, ale kiedy po raz pierwszy widziałem księży zapisanych do partii komunistycznej, a teraz w nawias taki duży, nawet biskupów, i ja przyjechałem, ja urodziłem się w komunie, I z nimi chciałem dyskutować, co wy przez komunizm rozumiecie. No, teologia wyzwolenia, ale to są dzisiaj bardzo różne odnogi. To dla nas jest to zupełnie inne doświadczenie. Przecież dla nas bycie księdzem komunistą, no co by oznaczało? Aberrację, prawda? Rodzaj kolaboracji przy okazji. Cięcie własnego korzenia. Dla nich oznaczało coś innego. To są więc różne konteksty. Ale pana pytanie redaktora, czy Kościół w Urugwaju może nam coś powiedzieć. Tak i bardzo wiele. To jest przede wszystkim Kościół, proszę mi wybaczyć, oczywiście ludzkie oceny są bardzo subiektywne, ale kiedy jestem tutaj po zjechaniu z tej pierwszej misji, wciąż pracując na terytorium misyjnym, w papieskich dziełach misyjnych,
bym podjął ryzykowną tezę, że Kościół katolicki w Urugwaju jest w tej chwili w lepszej sytuacji niż Kościół katolicki w Polsce. Nie statystycznie. Bo, tak, pan wymienił liczbę 40% ochrzczonych w Kościele katolickim, z czego realnie przyznających się do Kościoła jest 2%. W dobrych miejscach. A więc wspólnoty parafialne to są osoby liczby o 40 osób. Może w katedrze będzie 100 jakiejś. A więc statystycznie nie są, nie przebijają nas, ale mentalnie tak. I to robi różnicę. My jesteśmy w takiej sytuacji, mam takie wrażenie, pewnego marazmu, błędnego przekonania, że Kościół jest w kryzysie. Nie, to cywilizacja jest w kryzysie. I to ona zakręciła korek dopływu ludzi do Kościoła. Kościół nie musi wejść w kontekst cywilizacji. I wówczas nie będzie w kryzysie. Będzie 40 osób, ale one nie będą w kryzysie, jeśli my im tego nie spowodujemy. I tamten Kościół zrobił jedną rzecz. On jest bardzo podzielony jak cały Kościół. Ja nie traktuję teologii wyzwolenia jako coś, co Kościół odnawia. Byłem proboszczem raz po teologu wyzwolenia. To jest zniszczona parafia, ten mikrokościół parafia. Więc nie sądzę, żeby teologia wyzwolenia odnawiała Kościół, ale ci księża i biskupi, którzy są wierzący w Ewangelię, a nie w ideologię, oni po prostu urealniają Kościół. Tak? Jeśli trzeba sprzedać strukturę Kościoła, żeby ruszyła ewangelizacja, nawracają się i sprzedają. Myślę, że w Polsce mamy tu problem. Nawet niedawno ogłosiłem rekolekcję w jednej parafii wielkopostnej, gdzie starałem się przekonać do urealnienia Kościoła i proboszcz był taki bardzo fleksji i na koniec jednej nauki mówi do mnie, na ambonie, dwie ambony powstały, mówi do mnie, ale dobrze, masz fajne recepty, ale kto to wszystko utrzyma? No właśnie, a czy musimy to utrzymywać? Oni się urealnili. Może to jest taki dla nas impuls, jak pójść do przodu z Kościołem. Zakończę ten wstęp swój troszkę piłką do pana redaktora. Bo pan powiedział, 30 lat temu nie trzeba było jeszcze myśleć. A może trzeba było wtedy już myśleć? To byśmy dzisiaj mieli może już inny punkt wyjścia do tej sytuacji, w której jesteśmy. Trochę jesteśmy spóźnieni, jak polscy piłkarze z nogą w futbolu, dlatego przegrywają spotkania. Wtedy trzeba było już myśleć. Dzisiaj nie bylibyśmy tak bardzo spanikowani, ale łaska działa, spokojnie myślmy. Chyba tego się możemy nauczyć od Urugwajczyków, katolików. Bardzo mały Kościół, ale urealniony. Czy my jesteśmy realni w tym, co robimy? No to może to pytanie zadam w takim razie ojcu Dariuszowi Kowalczykowi. I może, skoro tak wygląda sytuacja, jak to ksiądz Tomaszewski zarysował w Kościele, który działa w bardzo niesprzyjających warunkach, to może po prostu powinniśmy się modlić o prześladowania. No, to jest bardzo dobre pytanie dla jezuity, ponieważ święty Ignacy Loyola, założyciel jezuitów, modlił się, żeby jego duchowym synom nie zabrakło prześladowań, no nie za ciężkich, ale takich troszeczkę poruszających do myślenia i działania. No i raz, jak wiadomo, byliśmy skasowani, potem odrodziliśmy się. Niektórzy mówią, że obecnie przydałaby się kolejna kasata, żeby jezuici się odnaleźli. Tak, prześladowania czasem pomagają, no ale też nie przesadzajmy z tą retoryką, bo są takie prześladowania, które po prostu niszczą, wymiatają Kościół, na pewno kościoły lokalne. Kiedyś Kościół kwitł w północnej Afryce, obecnie mamy tam jakieś biskupstwa tytularne, prawda, kamień na pustyni czy coś takiego. Tak, chciałem powrócić do tych wątków tutaj już poruszonych. No, to pytanie, no co mamy robić, żeby ludzi przyciągnąć, prawda? No to jest dobre pytanie, ale mnie czasem ono trochę irytuje, bo to mi zalatuje takim myśleniem, że oto Kościół jest jakąś instytucją, no, która musi zabiegać o to, by mieć ludzi, mieć klientów, mieć też pieniądze w związku z tym i my się musimy starać.
Czasem w internecie czytam, jak to jacyś nieprzychylni kościołowi internauci drwią sobie, że no właśnie kryzysik, jeszcze trochę was w ogóle nie będzie i tak dalej, czas wasz przemija. Ja mówię, chłopie, no kto ma tutaj problem tak naprawdę? Czy wtedy, jeśli ktoś tak mówi, to Kościół ma problem, czy ten, kto tak mówi, ma problem? Bo jak czytamy Dzieje Apostolskie, to apostołowie, oni mieli pewną nowinę do przekazania, dobrą nowinę. Uważali, że jest to dobra nowina dla nich i dla każdego człowieka, jeśli chce słuchać. I to nie było tak, że apostołowie się zastanawiali, no jak tutaj teraz ten Kościół zbudować, prawda? Bo Pan Jezus kazał nam Kościół budować, to musimy co robić, żeby ludzi przyciągnąć. Oni szli, robili swoje, głosili. Jedni przyjęli, inni nie przyjęli. Jak trafiali do środowisk, gdzie byli odrzuceni, to szli dalej. I to nie był problem ich, to był problem tych, którzy odrzucili dobrą nowinę. Także ja proponuję troszeczkę też odwrócić te proporcje, bo tak to będziemy tak kwękać, że ludzi nie ma, że było więcej, a teraz jest mniej. Robimy swoje, a owoce zależą od Pana Boga. Święty Ignacy, skoro już tu raz go przytoczyłem, to jeszcze raz to zrobię, powiedział, że działajmy tak, jakby wszystko zależało od nas, ale oczekujmy na owoce, jakby wszystko zależało od Pana Boga, bo rzeczywiście zależy od Pana Boga. Teraz agencje różne podawały, że we Francji w ten czas paschalny 12 tysięcy ludzi przyjęło chrzest dorosłych. I większość z nich to Francuzi 20-30-latkowie, prawda? I podobał mi się taki komentarz jednego z księży francuskich dla Vatican News. Mówi, no tak właściwie to my nie wiemy, skąd ci ludzie spadli. To znaczy, jako Kościół to żeśmy tutaj nic specjalnego nie robili, żeby było tyle chrztów, prawda? Tyle próśb o katechumenat i potem chrztów. No nie robili, ale bo rzeczywiście my mamy robić to, co do nas należy, ale to ostatecznie zależy od Ducha Świętego i zależy od jednostek, czy jednostka przyjmie to działanie Ducha Świętego w niej. Jak nie przyjmie, to nie przyjmie. Ostatecznie przyszłość Kościoła, dobrze, no może nie zależy od programów, no zależy od tego, ilu ludzi w swoim sercu przyjmie Ducha Świętego, który chce prowadzić nas do Pana Jezusa. Jeszcze jedno, kończąc tę pierwszą wypowiedź, że to też chyba nie jest tak, chociaż no może w różnych parafiach różnie to wygląda, ale tak patrząc z rzymskiego punktu widzenia, patrząc na naszych studentów, którzy są ze 128 krajów w tym roku na Uniwersytecie Gregoriańskim, to wciąż bym powiedział, że popyt jest większy niż podaż. Czasem jak byłem formatorem kleryków, to tak uśmiechając się mówiłem, panowie, no wybraliście zawód, że nie będziecie nigdy bezrobotni. Czyli ja nie widzę takiego problemu, na przykład patrząc z perspektywy zakonu, że my tutaj jako zakon mamy różne fajne propozycje, no ale nikt nie chce tego przyjąć. Znaczy, my mamy za mało rąk do pracy, żeby robić to, co trzeba robić i co można byłoby robić. Także jeśli ksiądz chce, jeśli jest otwarty na różne możliwości, to naprawdę pracy mu nie zabraknie. Jak nie tu, to gdzie indziej. To patrząc globalnie, praca dla księży jest. Pamiętam, jak kiedyś byłem prowincjałem i arcybiskup Kondrusiewicz mówi, proszę ojca, no niech ojciec tu przyśle kogoś, tak wzdłuż Wołgi mam dużo parafii do obsadzenia, ludzie dobrzy, Ładę kupią, Wołgę kupią, także, bo no nie ma. Wiele jest takich miejsc na świecie, ale nie tylko w tak zwanych krajach misyjnych, również w tych krajach, które stają się misyjnymi w Europie, gdzie ludzie czekają na kapłana, gdzie kapłan jest potrzebny, gdzie jest co robić. Także nie narzekajmy, że
no właśnie, my mamy jakąś propozycję, ludzie nie chcą słuchać. Wielu nie chce słuchać, a wielu chce i oczekuje na kapłana. Ojciec Jan Strumiłowski, no to, to w takim razie powinniśmy po prostu, no właśnie, robić to samo co dotąd, robić coś nowego, nie oglądać się na to, czy ludzie do kościoła przychodzą, czy nie. Jak to właściwie jest? No to co, słychać mnie, tak? To co tutaj księża powiedzieli przede mną, ja się pod tym w pełni podpisuję, to jest taka odwaga, żeby być apostołem, a nie akwizytorem wiary, bo trochę wpadliśmy w te tory. Być akwizytorem wiary, to znaczy na siłę wepchnąć program chrześcijański, katolicki drugiemu człowiekowi. No wiemy, że to ma skutek odwrotny, bo jak ktoś właściwie chce mi coś na siłę dać, to to nie ma wartości. To nie ma wartości, ale to jest tylko taki poziom, można byłoby powiedzieć, psychologiczny. Co my mamy robić? Czego nie mamy robić? No, my mamy zachować wierność temu posłannictwu, które dał nam Chrystus. I wydaje mi się, no to trochę wybrzmiało, może trochę w tych pytaniach, które Pan zadał jako pierwsze pytania. Co mamy zrobić, aby przyciągnąć ludzi do Kościoła? Tutaj już ojciec Dariusz na to trochę odpowiedział. To nie jest celem apostoła. My nie mamy przyciągać ludzi, my mamy głosić dobrą nowinę. I trzeba mieć tą odwagę, żeby strząsnąć proch ze stóp i pójść dalej, jeżeli to nie będzie zrozumiałe, jeżeli nie będzie przyjmowane. Nawet z punktu widzenia teologicznego, prawda, tam gdzie Bóg nie wzbudza wiary, no człowiek nie może sobie rościć do tego prawa i pretensji. I druga rzecz, tutaj Pan powiedział też na początku, prawda, jak my mamy konkurować ze światem, ludzie, którzy mają kina i tak dalej. No i to też jest chyba problem, ponieważ to, co Kościół ma do zaoferowania światu, to nie jest coś konkurencyjnego względem tego, co ma świat. To jest coś innego. Jezus Chrystus to nie jest jeden z wielkich ludzi, który daje jakiś program dla ludzkości konkurencyjny względem innych filozofów, myślicieli, wybitnych jednostek, ale daje coś zupełnie innego, czego nikt inny dać nie może. On daje, no można byłoby powiedzieć, ten pierwiastek nadprzyrodzony, jest obecnością Boga w tym świecie. I to też jest problem, że my próbujemy konkurować ze światem, my uczynimy twoje życie lepsze. Przyjmij chrześcijaństwo, a twoje życie stanie się bardziej harmonijne, bardziej pogodne. Ten świat stanie się inny, prawda? No bo i oczywiście to jest sprzężone, bo tam, gdzie nie ma Boga, tam stworzenie zanika, tam świat się rozpada. Tam, gdzie jest Bóg, tam jest harmonia, ale nie to jest celem, to jest skutkiem. To jest skutkiem, prawda? Harmonia na świecie jest skutkiem. Natomiast wydaje mi się, że głównie dzisiaj problem polega na tym, że my trochę zeszliśmy na poziom skutków Ewangelii i to tych skutków doczesnych i zaczynamy głosić program tylko i wyłącznie doczesny. Zapomnieliśmy o nadprzyrodzoności, o tym, co jest kwintesencją Ewangelii, prawda? Apostołowie szli nawet nie z programem, nawet nie z jakąś reformą społeczną, nawet nie z odnową człowieczeństwa. Oni szli z Bogiem, którego zgubiliśmy w grzechu pierworodnym. Jedyny sposób odnalezienia tego, czego człowiekowi naprawdę brakuje, to jest właśnie przyjęcie Chrystusa, a w Chrystusie Boga. I druga rzecz to jest uwielbienie Boga, to jest postawienie Boga na pierwszym miejscu, prawda? Bo wtedy tak naprawdę dopiero człowiek dostępuje spełnienia. Więc dopóki Kościół będzie skupiał się na tej warstwie, może nie powiem Kościół, bo Kościół to jest wierna oblubienica Chrystusa. Tutaj to jest taki skrót myślowy. Ale dopóki pasterze, dopóki my nie przestaniemy skupiać się na skutkach, czyli prawda, budowanie powszechnego braterstwa, pokoju, dobrobytu, ratowanie planety i tak dalej, z pominięciem Chrystusa albo z wykorzystaniem Chrystusa jako patrona dla tych wszystkich dzieł, albo uzasadnienie, albo kogoś, kto ma wskazywać nam drogę do tych wszystkich dzieł, no to idziemy po prostu w złym kierunku, to zdradzamy Chrystusa, bo Chrystus jest drogą Kościoła i ta droga, ona prowadzi w jednym kierunku, nie do dobrostanu ludzkiego, tylko do uwielbienia Boga i do spełnienia w Bogu. Mówimy dużo o, kiedy mówimy o Kościele, to w domyśle tutaj mówimy o kapłanach, no ale jest jeszcze pytanie o świeckich i o to pytam księdza Tomasza Jaklewicza.
Co z tymi świeckimi właściwie? Dlatego, że słyszymy cały czas, że trzeba ich bardziej włączać w życie Kościoła, że powinni pełnić ważniejsze funkcje. Mamy cały synod, z którego tak do końca to nie wiadomo, co jeszcze wynika, ale generalne przesłanie jest takie, że na pewno świeccy powinni mieć coś więcej do powiedzenia w Kościele. Ale to jak to jest? Rzeczywiście trzeba świeckich w jakiś szczególny sposób włączać w kościelne życie bardziej niż to było do tej pory? Coś tutaj szwankuje w tej roli, którą oni mają teraz, w tym, że tak powiem, miejscu, które w kościele zajmują? Miałem wiele myśli, jak słuchałem moich znakomitych kolegów, ale teraz wszystkie mi wyparowały, bo zadałeś pytanie o świeckich, jakby zupełnie z innej troszkę beczki. Ale jeśli chodzi o świeckich, to wydaje mi się, że to, co zapisano na Soborze Watykańskim II, teraz proszę mnie poprawić dogmatycy, to jest dekret o apostolstwie świeckich, dokument, który tam jest wyraźnie powiedziane, że zadaniem ludzi świeckich jest po prostu żyć w świecie jako chrześcijanie. Czyli można powiedzieć, że oni nie mają niczego robić w kościele w tym znaczeniu, bo my często jakby zaangażowanie ludzi świeckich rozumiemy w tym sensie, że oni muszą teraz pójść i coś zrobić na parafii, przeczytać czytanie, nie wiem, pozamiatać plac, zorganizować jakąś grupę apostolską. To oczywiście jest ważne, ale to nie jest najważniejsze. Oni mają żyć jako małżonkowie, jako chrześcijańscy piekarze, politycy, w swoich zawodzie, biznesmeni, po prostu starać się kierować chrześcijańską etyką, dawać świadectwo. I jakby tu nastąpiło takie troszkę, wydaje mi się, zaburzenie, dlatego że jeśli w kółko powtarza się od wielu lat ten taki slogan o klerykalizmie, no to jednym z efektów takiego powtarzania jest to, że mam teraz puste seminaria. Oczywiście ja to upraszczam, bo to nie jest jeden z wielu powodów. Dlatego, że myślę, że jakby właśnie tu gdzieś nastąpiło jakieś pomieszanie troszkę w tych pojęć, to znaczy tych zadań. Jakie jest zadanie kapłana, jakie jest zadanie osoby świeckiej. No, my jesteśmy wszyscy jako ochrzczeni przede wszystkim powołani do tego i świeccy, i duchowni, żeby żyć w przyjaźni z Chrystusem. Jakby to jest jakby fundamentalne, żeby żyć wiarą, ale każdy z nas ma inne zadanie. Natomiast jeszcze nawiązując do tutaj tych poprzednich wypowiedzi właśnie w porównaniu z tym Urugwajem właśnie, to tak mi się skojarzyło, bo jesienią w tym roku był tu w Polsce, też w Warszawie było takie spotkanie z kardynałem Ejkiem, tutaj ksiądz profesor Skrzypczak też tam był liderem tych wszystkich spotkań. Myśmy jeszcze na taką się spotkali też tam prywatnie i kardynał powiedział coś takiego, że on ma wrażenie, że w jego kraju, w Holandii, Kościół jakby osiągnął dno. To znaczy, że to są małe wspólnoty, ale one teraz jakby, ta dynamika jest jakby wzrastająca. Czyli, że te małe wspólnoty, one jakoś żyją wiarą i ludzie zaczynają do nich przychodzić. Zresztą coś podobnego mi powiedział taki biskup, uciekło mi teraz jego nazwisko, bardzo ciekawa postać, biskup w Norwegii, o, tu jest jego książka, gdzieś też zauważyłem, Przełamana samotność, jest taki tytuł. On był, zdaje się, benedyktynem czy trapistą, właśnie. No właśnie. I on też opowiadał coś podobnego, że no, Norwegia zupełnie jakiś inny świat, dla nas zupełnie jakby egzotyczny w sensie kościelnym, ale że ludzie przychodzą, ludzie, którzy nie mają w ogóle żadnego pojęcia, czym jest chrześcijaństwo, ale szukają. Odnajdują jakby w kościele właśnie to, co gdzieś jakiś wewnętrzny głód serca im podpowiada, że tego im brakuje. I tak sobie potem pomyślałem o nas. My często, jak mówimy o statystykach kościoła, to tylko patrzymy na te liczby bezwzględne. Natomiast myślę, że ważna jest pewna dynamika. Jeżeli tam jest, powiedzmy, te liczby bezwzględne są małe, ale dynamika jest wzrastająca, to wtedy to nastawienie jest jakby inne, też duszpasterzy. Natomiast my, jako Kościół w Polsce, mimo że w tych liczbach bezwzględnych, powiedzmy, będziemy lepsi, że tak powiem, te liczby będą większe, gdy chodzi o praktykujących i tak dalej, to jednak ta dynamika od wielu, wielu lat, ona cały czas spada. I ja obserwuję takie zjawisko, nie wyłączając także siebie z tego, bardzo szczerze, jest jakiś rodzaj takiego, jakby troszkę duch nas gaśnie. Mówię teraz o księżach, nie? Znaczy jest jakiś duży poziom, jakby to jest trochę tak, jak
powiedzmy, że mamy Lewandowskiego, no ale ciągle wszystko przegrywamy, nie? I powiedzmy, nie wiem, jednak to moje pokolenie, które, znaczy, nie wiem, czy to było czytelne, no, wiadomo, tak, chodzi o polską drużynę futbolową, tak, ale że w Kościele jest jakby podobnie, że mamy Jana Pawła II, no mieliśmy, tak, i być może to jest trochę tak, że cały czas, tak jak nasza drużyna się cały czas liczy, że Lewandowski będzie strzelał nam te gole, Szczęsny nas obroni, tak. Myśmy przez wiele lat jakby wpatrywali się w Jana Pawła II, to był absolutnym darem dla Polski, dla świata i dla Kościoła. Natomiast gdzieś jakby może to było tak, żeśmy jakby byli prowadzeni przez niego, ale teraz, kiedy go zabrakło, to jakby gdzieś nie potrafimy się do dziś odnaleźć. Ja mam takie wrażenie. I to ta dynamika tego ciągłego wycofywania się, tego takiego jakby przegrywania. Oczywiście jest wiele w Polsce też, to też trzeba podkreślić, takich miejsc, duszpasterstw, gdzie jakby coś idzie do przodu, że tak powiem, nie? Ale jakby klimat taki powszechny jest taki, że my się jakby wycofujemy. I może ostatnia myśl, że, bo to zaczynając od tego pierwszego pytania twojego, to, że my mamy zapraszać ludzi do Kościoła. My czasami, wydaje mi się, jakby... Do czego my ich mamy zaprosić, nie? To znaczy, chodzi mi o to, że nam samym jakby brakuje przekonania, że to, co jakby jest w dobrej nowinie, to, co mamy do zaoferowania jako Kościół, że to jest coś naprawdę wspaniałego i jakby godnego do zaoferowania. Chodzi mi o pewną świadomość naszej tożsamości. Niestety ostatnie lata wydaje mi się, że gdy chodzi o pewną tożsamość związaną z doktryną, z prawdami wiary, z przekonaniem, że to, co oferujemy, to jest prawda. To nie jest jedna z wielu propozycji, ale to jest coś więcej, że jesteśmy ufundowani, zbudowani jako Kościół na prawdzie, którą Bóg objawił, że tego nam brakuje. Z całą jakby, że jakby dajemy się zepchnąć czy powiedzmy sami się gubimy w tym, że cały czas słyszymy, co my mamy z tym Kościołem zrobić, co my mamy zreformować. Cały czas to jest Kościół, który jakby ma wszystko teraz, słyszymy, zbudować od nowa w duchu synodalności. Cały czas się naradzamy, tak jakbyśmy nie wiedzieli, co mamy robić. Nie wiedzieli, co mamy robić. No kiedy był stan wojenny, opowiadają starsi księża, opowiadali, jak 13 grudnia nastał i teraz co będziemy teraz robić? No wielu ludzi naprawdę nie wiedziało, nie było teleranka i tak dalej, jak się pozbierać, ale w Kościele no, msza wychodziła, prawda, kolęda szła i tak dalej. Więc jakby myślę, że tego trochę nam brakuje, tej takiej odważnej świadomości naszej własnej tożsamości, tego, kim jesteśmy jako chrześcijanie, jako wierzący. No to co zrobić w takim razie, żeby znowu pobudzić tego ducha, choćby w księżach? Widzimy, że faktycznie spada liczba kleryków. Takim tąpnięciem była z roku na rok. Był właśnie ten rok, w którym wyemitowano pierwszą część filmu Braci Sekielskich, ale zastanawiam się, czy powtarzane bardzo często słowa o tym, że Kościół musi się oczyścić, oczywiście, co oczywiście jest konieczne, czy to jest w ogóle coś, co w jakikolwiek sposób pobudza wiarę, czy to w jakiś sposób może, nie wiem, zwiększyć gorliwość samych kapłanów, czy pobudzić jakoś wiarę w cywilach też, że tak powiem. Ksiądz Robert Skrzypczak, jak właściwie tego ducha w kapłanach, ale też w świeckich budzić? Ja myślę, że takie rozmowy jak dzisiaj, gdzie my wkładamy w duży wysiłek w to, żeby postawić diagnozę i żeby znaleźć rozwiązania, już są samym przejawem tego, żeśmy się bardzo zagubili. Że to powinno być oczywiste, to powinno być w nas każdym żywe, nieustannie. Kościół jest po to, żeby proponować ludziom swoją wyjątkową oryginalność, jaką jest Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały. Że Kościół jest nie po to, żeby szukać, żeby iść w liczby, czy żeby zastanawiać się, jak dużo mieć ludzi w parafii, tylko żeby wyłonili się ludzie, którzy będą nosić w sobie świętość, nosić w sobie życie wieczne. Bardzo mnie poruszyło to, co na końcu swojego pobytu w Polsce powiedział kardynał Willem Eijk, prymas Holandii, kiedy opowiadał nam,
całą tę historyczną wizję załamania się kościoła w Holandii, holenderskiego. Mnie to bardzo ciekawiło, co on mówił, i byłem bardzo skoncentrowany na jego świadectwach, dlatego że jest świadkiem, czy jest przedstawicielem kościoła, który kiedyś był kwitnący. Miał pełne seminaria, pełne klasztory. Boli mnie serce, jak widzę wyprzedawane za grosze sprzęty liturgiczne w Holandii. Dzieła sztuki, gdzie można pójść i sobie w ramach bonusa, jak zapłacisz więcej niż 100 euro za coś, to ci pozwolą pogrzebać w koszu z relikwiami i sobie wybrać taką relikwię, jaką chcesz. Mnie to boli, że są wyprzedawane z opactw belgijskich czy holenderskich w tej chwili zasoby biblioteczne zawierające geniusz, perłę myśli chrześcijańskiej na kilogramy. Boli mnie to, że kościoły są zamieniane na centra fitnessu albo uciech nocy go-go. I co się stało, że ten bogaty kościół, który dostarczył największej ilości misjonarzy na świecie, Holendrzy, nagle w przeciągu jednego pokolenia to wszystko się załamało. I dzisiaj kardynał Eik powiedział mi, wiesz, do 28 roku, czyli do roku, kiedy przejdę na emeryturę, w mojej diecezji będę musiał jeszcze zamknąć tyle kościołów, że zostanie 12 albo 14 co najwyżej funkcjonujących. Pytaliśmy go o perspektywy. I on mówił, że to, co dzisiaj czeka ich, co zrozumieli, czego się nauczyli poprzez tę bolesną lekcję historii, tę katechezę faktów, to, że są małym kościołem, ale są kościołem misyjnym. Są kościołem, którym posługuje się Jezus Chrystus, a nie jakaś grupa zafascynowanych Ewangelią Europejczyków. I on powiedział coś takiego. My doszliśmy do takiego punktu, że zrozumieliśmy, że trzeba w tej chwili użyć jakby trzech priorytetów. I to mi bardzo przypadło do gustu. Powiedział, pierwsza rzecz to jest żadnych skandali. My potrzebujemy zrobić wszystko w tej chwili, żeby oczyścić się z jakiejkolwiek formy zgorszenia, podwójności, tego wszystkiego, co wywołuje w ludziach, myśląc o grzechach, które popełniali ludzie Kościoła, poczucie nudności, wstrętu, wymiotów. Ale powiedział więcej. My potrzebujemy teraz, ludzie, którzy jesteśmy w Kościele, kochamy Kościół, umówić się na coś. I duchowni, i świeccy, i katechiści, i świeccy misjonarze. Umówić się na to, że będziemy wrażliwi na to, żeby jakąkolwiek postawą życia nie odstręczać ludzi od Kościoła. To jest ten pierwszy punkt. Nie odrzucać, bo to może być także ukryta pycha, to może być wyniosłość, to może być chęć osądzania a priori. Drugi punkt, który jeszcze bardziej mnie przekonuje, to on powiedział, potrzeba głosić Chrystusa, zawsze Chrystusa i tylko Chrystusa. I wtedy sobie przypomniałem, jak kiedyś Hans Urs von Balthasar, wielki teolog i mistyk XX wieku, kiedyś zostały takie zdanie, wpisał Ratzingerowi do książki. Kiedy będziesz głosił ludziom Chrystusa, to nie zakładaj w nich wiary. Nie zakładaj, ale wzbudzaj. Dziś potrzebujemy jakby odzyskać to, co jest siłą chrześcijaństwa, która tkwi w kerygmacie. I na różne sposoby używać kerygmatu w misjach, używać kerygmatu na sali konferencyjnej, w aulach uniwersyteckich, poprzez media, używać kerygmatu, który będzie w ludziach zagubionych budził tęsknotę, pragnienie do Boga, bo każdy to ma, a jednocześnie potrzebujemy występować, o ile tylko to jest możliwe, występować w roli Ezechiela. Mnie to bardzo inspiruje od wielu lat. Ezechiela postawionego przed Doliną Suchych Kości. Proroka, który słyszał prorokuj nad tymi kościami. I on to robił i widział, jak nagle te kości zaczynają obrastać w mięśnie, w ścięgna.
I słyszał dalej, jeszcze prorokuj, prorokuj do ducha. My wszyscy potrzebujemy to odkryć priorytet Ewangelii głoszonej. Słowa, które jest przekazywane ustnie, werbalnie i także świadectwem życia. I trzecią rzecz, którą powiedział, to jest zgodzić się na Kościół ubogi. I to nie ideologicznie ubogi, bo to było już przerabiane w czasach soboru, posoborowych i w Ameryce Południowej szczególnie, że potrzebujemy być Kościołem ubogim, żeby stanąć po stronie ubogich, w walce z bogatymi, po stronie uciśnionych przeciwko kapitalizmowi. Nie. On powiedział coś takiego. My w Holandii, czy chcieliśmy tego, czy nie chcieliśmy, to się stało. I teraz to jest ważne, żeby to rozróżnić i zobaczyć, że w tej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, jest ukryte błogosławieństwo. Fakt, że Holandia bardzo się bogaci i ludzie stają się coraz bardziej bogaci. Natomiast Kościół coraz bardziej jest pozbawiony środków i mówi, to jest dla nas błogosławieństwo, że my możemy zgodzić się na Kościół ubogi. To nie ideologicznie, że mamy nie mieć pieniędzy, tylko uczyć się żyć Bożą opatrznością, tą cudowną, chcianą zależnością od Pana Boga. Czyli nie potrzebujemy sponsoringu państwa i nie potrzebujemy także sponsoringu bogatych ludzi. Żadnych międzynarodowych korporacji, finansjer, fundacji, które zawsze zażądają coś za coś. Mnie bolało, jak dziennikarze odkryli, że synod poświęcony Amazonii w 2019 roku był finansowany przez fundację Forda i Rockefellera. Myślałem, coś jest nie tak. Zorganizujemy coś pięknego, coś, co będzie miało boom, ale to nie będzie dawało żadnych owoców. To przeminie z wiatrem. Natomiast ta cudowna wolność, my też musimy w Polsce uważać na to, żeby nie dać się nabrać na żadną nową formę bycia wciągniętym w system podatkowy, żeby się uzależnić od kogokolwiek. Jesteśmy uzależnieni tylko od dobroczynności owieczek, które utrzymują siebie samych i także pasterza przy okazji. I to jest coś cudownego, bo wtedy Eik powiedział nam, my dzięki temu, że jesteśmy ubodzy, ale wolni, możemy ludziom mówić prawdę. A teraz przyszły wyzwania bioetyczne bardzo mocne, bo Holandia w tej chwili zgadza się na kolejny etap eutanazji. Przyszła eutanazja ludzi chorych, upośledzonych, chorych psychicznie, nieuleczalnie chorych. Potem przyszedł etap eutanazji niemowląt, a teraz, niedawno, parę tygodni temu, poddał się eutanazji poprzedni premier Holandii razem ze swoją żoną. A więc mamy etap eutanazji małżeńskiej. I jest, w tej chwili mamy też umieszczenie aborcji po raz pierwszy w świecie w konstytucji kraju, we Francji. Nie ma przesłanek społecznych, żeby to robić. Jest tylko jeden, jedyny powód. Służba metafizycznemu złu. I w tej chwili też mamy dzieci, które są składane Molochowi. Bogu dzięki, że w tym momencie zamykają klinikę, jedną z pierwszych klinik w Londynie, która oferowała operacje transseksualne małym dzieciom. Że są w tej chwili procesy już wytaczane. A my w Polsce, a my w Warszawie ciągle, nawet wczoraj się spotkałem z kolejnymi dwiema rodzinami, które mają problem z dziećmi chcącymi zmieniać płeć. To jest szaleństwo, w którym żyjemy i Kościół potrzebuje mieć siłę do tego, żeby być prorokiem. Mówić prawdę, nawet za cenę odrzucenia, wyśmiania. Im bardziej stary jestem teraz, tym bardziej już żyję tą wizją, co się będzie ze mną działo, jak stanę na sądzie ostatecznym. I myślę, że to nie Bóg będzie mi robił rachunek grzechów, tylko tak sobie wyobrażam, że zostanę postawiony wobec ogromnej być może ilości ludzi, którzy wskażą na mnie palcem i powiedzą, dlaczego mi nie powiedziałeś? To jest ogromna odpowiedzialność przed Kościołem. I dlatego to wszystko inne powinno być podporządkowane właśnie temu jednemu. Misji naszej głoszenia życia wiecznego, budzenia wiary i ratowania ludzi przed truciznami cywilizacyjnymi, będąc w funkcji profetycznej.
lekko przeskakując kolejność, zapytam ojca Dariusza Kowalczyka. Jak to jest w takim razie? Mamy głosić Chrystusa, ale jednocześnie walczyć ze złymi trendami cywilizacyjnymi. Czy to się da robić jedno z drugim? Z jednej strony można powiedzieć, że jedno z drugiego wynika, ale ktoś może też powiedzieć, no walcząc z ideologią genderową, z aborcją i tak dalej, siłą rzeczy wchodzimy w politykę. Czy to jest zadanie Kościoła? Ja jeszcze trochę tak nawiążę do przedmówców, bo to musi wybrzmieć, że naszą misją no nie jest walka z globalnym ociepleniem, zajmowanie się CO2. Nie są nawet uchodźcy, chociaż oczywiście to jest problem, z którym wszyscy musimy się jakoś konfrontować. Naszą misją jest głoszenie Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego, zmartwychwstałego, który oferuje nam życie wieczne, zbawienie. I teraz, jeśli ktoś to przeżyje, uświadomi sobie, że on ma dodania to, co ma, a ma Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga, prawdziwego człowieka, to z tego rodzi się poczucie godności. Powiedziałbym, poczucie chrześcijańskiej, katolickiej dumy, chociaż to może słabo zabrzmieć, bo te dumy to są różne, jest duma gejowska, duma taka, ale no to też mówmy o dumie katolickiej. Być dumnym z tego, że jest się członkiem Kościoła, mieć to poczucie godności. Tu mi się przypominają słowa Leona Wielkiego. Chrześcijaninie, odkryj swoją godność. I myślę, że my w Kościele potrzebujemy bardzo, by poczuć się tym, kim jesteśmy, czyli synami, córkami Pana Boga. Poczuć swoją godność, swoją wielkość. Ale ta wielkość nie wynika z tego, że ja teraz tam siądę i będę kontemplował tę moją wielkość i ją odkrywał. Wielkość pojawia się wtedy, godność, poczucie godności pojawia się wtedy, kiedy w centrum stawiamy Pana Jezusa, Pana Boga. I no, jest takie, stało się modne, że my najpierw musimy oczyścić Kościół, a potem to będziemy, prawda, robić te rzeczy, które mamy robić. To jest na głowie postawione po prostu, bo to nie wyjdziemy z tego przepraszania za pedofilię nigdy po prostu. Święty Paweł pisze do Koryntian, zauważa zło, dzieją się wśród was takie rzeczy, że nawet wśród pogan się nie dzieją. Dobrze, udziela potem kilku rad, uwag, a potem się koncentruje na czym? Na Jezusie Chrystusie, który oferuje nam zbawienie, życie wieczne. I to jest ta właściwa perspektywa. I teraz przechodzę do tego pytania pana redaktora. No, spory cywilizacyjne. My możemy w nie wchodzić, no, ale jeśli głosimy Jezusa Chrystusa i w centrum stawiamy Jezusa Chrystusa, to prędzej czy później się zderzymy. Zderzymy się z tą cywilizacją chorą, obłędną coraz bardziej, ogłupiałą, prawda? I nie ma możliwości głoszenia Ewangelii poprzez takie poklepywanie po plecach, uśmiechanie się, budowanie miłej atmosfery. Niektórzy mówią, no, no właśnie, bo Kościół traci na tym, bo się czepia, a to trzeba tak miło i pozytywnie. Oczywiście, że miło i pozytywnie, jak się da. Natomiast w pewnym momencie się wchodzi w konflikt. No Pan Jezus, jak ci tacy błoniści, mówiąc tak z włoska, to ja mówię, czy oni tę samą Ewangelię czytają, co ja czytam? No bo Pan Jezus nie był błonistą. To znaczy Pan Jezus, oczywiście główne przesłanie jest, Bóg jest miłością. I Syn Boży przyszedł nie po to, żeby świat potępić, ale żeby go zbawić. No tak. Tylko, że kiedy trzeba, tak od 8 rozdziału Ewangelii świętego Jana, no to mamy właściwie tego Pana Jezusa, który jest w nieustannym
sporze ze swoimi przeciwnikami. Ale czego on broni? On broni swojej godności, czyli broni tego, kim jest, bo broni orędzia o zbawieniu człowieka w Jezusie Chrystusie, w Nim. Wchodzi w konflikt i wie, że ten konflikt go zaprowadzi na krzyż. Także my też może jako kapłani, jako Kościół, to żeśmy tak się trochę przyzwyczaili do myślenia kategoriami sukcesu, że mamy jakiś sukces, to znaczy, że jest dobrze. No, jak patrzymy na, jego, na naszego mistrza z Nazaretu, no to odniósł taki sukces, że został ukrzyżowany i właściwie możemy tego oczekiwać. Tyle, że mamy tę nadzieję, którą głosimy i w którą najpierw sami uwierzyliśmy, która nas przeniknęła i to głosimy, że po każdym krzyżu może być w Jezusie Chrystusie zmartwychwstanie. I to jest ta Ewangelia, którą głosimy. Ksiądz Jarosław Tomaszewski. Czym my? Pytam tu nie o duchownych oczywiście, bo też sam nie jestem, ale w ogóle Kościół w Polsce. Jesteśmy gotowi na to, żeby być ubogim Kościołem, żeby po prostu wejść na krzyż? Ale ja myślę, że wielu z nas żyje ubóstwem. Jest takie bardzo fałszywe przekonanie. Jeden z moich kolegów je torpeduje, wykładowca duchowości, bo jest tutaj z nami ojciec Jan, ojciec Dariusz, przedstawiciele zakonnego życia, a więc z urzędu ubodzy. Składają na starcie swojego życia śluby, może nie na starcie, ale po wstępnej formacji, śluby, mocne śluby ubóstwa, a my tu jesteśmy, niektórzy mówią złośliwie, prywaciarze. My się musimy utrzymać. Świeccy, to na pewno. Świeccy. I jest taka w myśleniu naszym w Kościele, może nawet nie wiemy skąd to pochodzi. Ja mam wrażenie, że takie ustawianie spraw na zasadzie albo, albo, to nie jest myślenie ewangeliczne, to jest jakaś spuścizna marksizmu. Marksizm, który karmił się hegelizmem, zawsze budował antagonizmy. I ojciec Darek musi być ubogi, a ja muszę mieć pieniądze na starość jako ksiądz diecezjalny i brniemy w to. To jest nieprawda. Jeden z moich kolegów kiedyś głosił, ksiądz diecezjalny, świecki, rekolekcje do osób zakonnych i powiedział w ten sposób: no dobrze, wam Franciszek wymyślił ślub ubóstwa, wasz założyciel, a naszym założycielem jest jedynie Jezus Chrystus. Czy on był ubogi, czy nie? No oczywiście ukrzyżowany Chrystus, sedno rekolekcji ignacjańskich, tego nie można ominąć. Co to znaczy pytanie, czy Kościół Polski jest gotowy do ubóstwa? Ja myślę, że Kościół Polski to kto? Prawda? To by trzeba było mocno tutaj chyba wyprofilować to pytanie. Myślę, że wielu z nas tu obecnych i na sali, i słuchających naszych mądrych głów, po prostu pragnie pewnego przełomu. Nas bez wejścia w logikę Chrystusa ukrzyżowanego, bez wejścia w logikę Ewangelii, nie da się nie obrać ubóstwa. Tylko. Może właśnie wzorując się troszkę na Kościele Ameryki Łacińskiej, czy w Ameryce Łacińskiej, bo Kościół jest jeden, katolicki, w różnych miejscach. Bo to hasło, które też papież Franciszek, naturalnie jako Latynos, parokrotnie powtarzał, Kościół ubogi dla ubogich, ono jest trochę intelektualną ślizgawką. Chrystus nie jest idealistą. Nasz Pan jest Bogiem wcielonym. To mocno podkreśla chociażby duchowość Teresy Wielkiej. Gdy Teresa Wielka mówiła swoim nowicjuszkom jakąś jedną główną radę, to mówiła im, proszę, nigdy nie odrywajcie się od wcielenia Chrystusa, bo będziecie egzaltowane, bo będziecie odlatywać. Tu ojciec Jan użył pojęcia nadprzyrodzoność. To jest jeden z bólu formacji w Kościele. Niedawno czytałem znakomitą książkę, którą wydał Tyniec. Napisała ją, chyba jeszcze przed wojną, benedyktynka Cécile Bruyère. Życie duchowe według Pisma Świętego i tradycji. Bardzo polecam. Jeden z paragrafów poświęcony jest rozeznaniu, droga ignacjańska, ale one się złączą w jednym dobrej duchowości. Poświęcony jest rozeznaniu między nadzwyczajnością a nadprzyrodzonością. My dzisiaj nie jesteśmy gotowi na ubóstwo,
Bo w wielu miejscach duszpasterstwa gonimy za nadzwyczajnością. Ja nie wiem, czy w ogóle, nie, to przesadzam, można w Polsce znaleźć miejsca duchowego życia. Ale generalnie jest ta pomyłka w rozeznaniu. Nam się wydaje, że coś się musi wydarzyć, trzeba czymś machać na liturgii. Absolutnie trzeba jechać 100 kilometrów za wielkim charyzmatykiem, który kładzie ludzi na podłodze. Inaczej msza jest nudna. Inaczej nic się nie wydarzyło. To jest pomyłka między nadzwyczajnością, która prowadzi do egzaltacji w duchowości, a nie do rozwoju wiary, a nadprzyrodzonością, która jest zdolnością jakiegoś nawiązania do myślenia, jak Pan Bóg myśli. My Go nigdy nie przenikniemy w tym życiu, ale coś z Jego myślenia możemy wziąć na Kościół. Ja myślę, że jeżeli będziemy nadal niewolnikami nadzwyczajności w Kościele, no, że musi się dziać, że no to my wchodzimy w tę popkulturę. Właśnie popkultura jest nadzwyczajna. No? Nie może być zwykłego teatru. Już zniknęły te wszystkie teatry z mojej młodości w Polsce, widzę. Nie ma tego pana w tych grubych okularach, pan Kenik chyba, który tam pół godziny nas najpierw genialnie w ten teatr wprowadzał. A jak spojrzałem, nie mam telewizora, ale jak patrzę u mojej mamy, jak jestem na program, to proszę Państwa, no, około 60% polskiego programu przeciętnej telewizji i nieprzeciętnej to są kabarety. One są nadzwyczajne, bo one Pana podniecą, Pan się będzie rechotał, Pan się naprzeżywa emocjonalnie na tych kabaretach i potem Pan wychodzi pusty jak pień wydrążony. Jeśli Kościół takiej chce nadzwyczajności, to nie zgodzi się na ubóstwo. Taki Kościół. Dla jej Kościół musi mieć przeżycia, musi być napełniony, musi być pełna sala, muszą ludzie klaskać, ruszać się, tupać. To jest pop, religijność, populizm nadzwyczajny. A jeśli Kościół wejdzie w nadprzyrodzoność, w to, jak myśli Bóg o tym momencie historii, w którym chyba nie przypadkiem jako to pokolenie jesteśmy, a to jest wtedy zgoda, a wręcz pragnienie bycia normalnie ubogim i u zakonników, i na naszą nędzną miarę u księży. Po kolei, bo pytania z sali za chwilkę będą, bo zaraz do nich przejdziemy. Jedno zdanie do tego ubóstwa, bo czytałem swego czasu roczniki poznańskie. Jesteśmy w wieku XVII. Jezuici w Poznaniu prowadzą olbrzymie kolegium. I te roczniki poznańskie zawierały różne pisma i opowieści procesowe. Jezuici się procesowali z biskupami, z posiadaczami, z panami ziemskimi. Chodziło o pieniądze, o wioski, o dobra. Biskupa na terenie diecezji, którego mieszkali? Słucham? To znaczy jezuici pozywali biskupa na terenie... Też, tak, tak. Ponieważ uczniowie naszych kolegiów nic nie płacili, no to jezuici musieli organizować pieniądze. Pamiętam też kiedyś pewnego młodzieńca, który spotkał mnie w Świętej Lipce i mówi, wtedy też tak mówiono o tym kościele ubogim, nie dajcie sobie wmówić pewnych rzeczy, powiedział ów młodzieniec, student chyba ekonomii. Kościół musi być właścicielem, żeby być też wolny w swojej misji. I oczywiście no, bez własności też można rzeczy robić, tam apostołowie to robili. Natomiast no, jeśli chcemy prowadzić Uniwersytet Gregoriański w Rzymie, musimy myśleć też o pieniądzach. I teraz to, co to znaczy ubogi Kościół? No, o czym my właściwie mówimy? Bo każdy kapłan, zakonny, niezakonny, właściwie każdy chrześcijanin, no jakoś się mierzy z tym wezwaniem do ubóstwa. Co to właściwie znaczy? Być hojnym, dzielić się, nie marnotrawić pieniędzy, wydawać na dobre cele, dobrze gospodarzyć. No, bycie ubogim może znaczyć bardzo różne rzeczy. I zgadzam się z tym studentem ze Świętej Lipki, że nie możemy dać sobie wmówić, że Kościół nie powinien posiadać, że powinien się pozbywać,
bo w ten sposób ktoś nas oszukuje, ktoś nas chce wprowadzić w sytuację, w której nie będziemy mogli pewnych dzieł prowadzić. A żyjemy w doczesności, chrześcijaństwo jest religią wcielenia i własność oraz pieniądze są potrzebne, by pewne dzieła prowadzić. Dlatego też hasło Kościół ubogi no jest rzeczywiście wieloznaczne, dwuznaczne, czasem śliskie. Trzeba doprecyzowywać, o czym mówimy. Jezuici, ci XVII-wieczni, to byli ludzie ubodzy. Jak trzeba było walczyć o dzieła przez nich prowadzone, to walczyli. Walczyli również o pieniądze. Ojciec Jan Strumiłowski. Ja pamiętam kiedyś przeprowadzałem wywiad socjolog panią Kają Kazimierską, która, kiedy ją zapytałem, jak właściwie przekazywać powinno się tak w skali społecznej wiarę dzieciom, jaki powinien być na to sposób, to tak na mnie popatrzyła i mówiła, czy my w ogóle musimy mieć jakiś sposób. I teraz, kiedy słucham całej tej debaty, która miała być odpowiedzią na to, czego potrzebuje Kościół, no to też wniosek jest taki, że właściwie nie ma jakiegoś szczególnego sposobu, nawet nie wiadomo, na co miałby ten sposób być, ale trzeba po prostu się nawracać i wyjść na krzyż. Czyli co, to jest właściwie to wszystko, czego potrzebujemy? I tak, i nie. Sytuacja jest bardzo złożona, ponieważ rzeczywiście my musimy utrzymać to, co stanowi depozyt w Kościele złożony przez samego Chrystusa i być temu wierni. Natomiast z drugiej strony musimy zachować wrażliwość na rzeczywistość otaczającą nas, która zmienia się i niejednokrotnie próbuje zmieniać ten depozyt. Przykład chociażby z ubóstwem, jeszcze do niego się odniosę, prawda? Jak spojrzymy na średniowiecze, gdzie szczególnie była eksponowana XII wiek, teologia ubóstwa, właściwie wtedy ona tak mocno się rodzi i staje się nawet takim punktem węzłowym, no to rzeczywiście podkreśla się to, że ubóstwo pozwala przylgnąć do Chrystusa, że ubóstwo daje szczęście. Będziesz ubogi, będziesz szczęśliwy, bo nie będziesz przywiązany. Ale proszę zwrócić uwagę, my dzisiaj w XXI wieku w agendzie globalistycznej, masońskiej mamy jakby szatańsko odwróconą tą tezę. Nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy. Co ma służyć zniewoleniu człowieka, prawda? Nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy. Jakie podobne do Ewangelii. Jakie podobne, prawda? A jednak ma służyć temu, że nie będziesz miał niczego. My oczywiście wszystko ci zapewnimy, ale będziesz zależny. Będziesz całkowicie zależny. Więc z jednej strony jest ta recepta, która mówi zachować wierność temu, co było od początku. Przekazuję to, co otrzymałem. Z drugiej strony mieć świadomość, że to, co od początku jest przechowywane w Kościele, to ulega pewnej transformacji, może ulegać transformacji i to takiej, która staje się niewiernością Chrystusowi. Jeżeli my nie kształtujemy na przykład społeczeństwa dzisiaj, jeżeli Kościół nie chciałby kształtować społeczeństwa, to proszę zwrócić uwagę, z czym my mamy do czynienia. Właściwie dlaczego nawet mielibyśmy, bo są też takie tezy, dlaczego Kościół ma oddziaływać społecznie? Przecież wystarczy sama czysta Ewangelia. Głosić Chrystusa i to zachwyci w taki sposób, że jeżeli pokażemy czystego Chrystusa, to ludzie się nawrócą. No, w dobie ojców Kościoła zrodziło się takie pytanie, dlaczego Chrystus nie przyszedł zaraz po grzechu Adama? Przecież tak byłoby logicznie. Adam zgrzeszył, prawda, Ewa zgrzeszyła, Bóg dokonał tego sądu nad Adamem, Ewą, wężem i mógł powiedzieć, dobra, a teraz przychodzi Chrystus i zbawiam. I ojcowie często odpowiadali w taki sposób, że grzech w taki sposób zdewastował człowieka, nie zniszczył, ale zdeformował, zniekształcił, że należało go najpierw przygotować na przyjęcie światła łaski. Nie byłby sposobny do tego przyjęcia i dlatego cała historia Starego Testamentu, prawa, po to, żeby ukształtować człowieka, ukształtować jego władzę, jego zmysły, prawda, władze duchowe, wolę, rozum, tak aby on mógł przyjąć Chrystusa. I proszę zwrócić uwagę, dzisiaj my żyjemy w czasach, które są bardzo mocno nie tylko niechrześcijańskie, ale antychrześcijańskie. I można zauważyć taką zależność, że jeżeli młodego człowieka, bo Pan zapytał o wychowanie dzieci, młodego człowieka będziemy karmili albo ideologią antychrześcijańską, LGBT, prawda, czy jakieś inne ruchy eksponujące absolutną wolność jednostki, czy będziemy uczyli go systemu etycznego, czyli oddziaływali na wolę,
który jest przeciwny Ewangelii, czyli egocentryzm, prawda, ty jesteś, tego warty, się liczysz, to ze względu na deformację tych władz duchowych, rozumu i woli, taki człowiek staje się niezdolny do przyjęcia światła Ewangelii. To, że w średniowieczu czymś oczywistym było przyjęcie wiary, czy jeszcze 100 lat temu w Europie, to nie był skutek tego, że no wybitnie chrześcijańscy byli rodzice i wybitni byli duszpasterze, byli tacy sami jak my dzisiaj, może nawet mniej zaangażowani, bo takie coś nie było potrzebne. Natomiast sama ta płaszczyzna kulturowa kształtowała człowieka w taki sposób, że jakby on był nastrojony na przyjęcie Ewangelii. Dzisiaj dla młodego człowieka Chrystus, który jest jedyną prawdą, Chrystus, który nakłada również ograniczenia na to, co stanowi grzech w naszym życiu, Chrystus, który każe wziąć krzyż i ukrzyżować to, co jest grzeszne, odrzucić to, co jest przyjemne, ale nie jest dobre, bo nie wszystko, co dobre, jest przyjemne, to dla młodego człowieka ukształtowanego przez kulturę liberalną to jest abstrakcja, to jest praktycznie niemożliwe do przyjęcia. Więc z jednej strony zachować wierność, ale z drugiej strony zauważyć to, że współczesna kultura już jest nie tylko niechrześcijańska, ona jest antychrześcijańska. Jak ojcowie Kościoła, prawda, zaczynali wprzęgać w dzieło ewangelizacji elementy kultury, wśród ojców rozgorzała dyskusja, czy na przykład filozofię grecką powinniśmy adaptować do chrześcijaństwa. I byli ojcowie, którzy mówili tak, byli ojcowie, którzy mówili nie, ale proszę zwrócić uwagę, filozofia grecka to jest produkt ludzkiego ducha, ludzkiej myśli, który poszukuje prawdy. Natomiast filozofia postmodernistyczna to jest produkt ludzkiego ducha, który sprzeciwia się Ewangelii, bo taki jest kod założycielski postmodernizmu. Więc z jednej strony tak, zachować wierność, ale z drugiej strony również w tej wierności i w świetle tej Ewangelii, która jest depozytem wiary Kościoła, wartościować i oceniać świat. Bo jeżeli my zostawimy kulturę, zostawimy człowieka, który będzie kształtowany przez świat, a jednak uprzemy się, że naszym celem jest zatrzymanie go w Kościele, to dochodzimy do paradoksalnego skutku. Nie tylko nie ewangelizujemy świata, nie przemieniamy i nie przemieniamy człowieka tak, żeby stał się prawdziwie dzieckiem Bożym, ale sprawiamy, że w Kościele pozostaje ktoś, kto oddziałuje na wnętrze Kościoła i próbuje je przemienić, prawda? Czyli z jednej strony, i to jest bardzo przykre zjawisko, jeżeli mamy ludzi, którzy chcą, zachowują tą wrażliwość wierności na depozyt Kościoła taki, jaki on był wyznawany i głoszony zawsze i wszędzie, to już czasami albo się ich wypycha z Kościoła, albo spycha na margines. Z drugiej strony, jeżeli mamy ludzi, którzy nie chcą iść za Chrystusem, ale chcą, żeby Chrystus szedł za nimi i z tego względu chcą być w Kościele. Jestem w Kościele, bo Chrystus nie jest mi obojętny, ale to nie ja za Nim idę, ale to On ma iść za mną. Dlatego przemieńmy ten Kościół Chrystusowy. Oto zabiegamy, żeby zrobić wszystko, żeby tych ludzi zatrzymać. No to jest wielce niebezpieczne. Czyli tutaj to jest po prostu obrócenie, można było powiedzieć, te wszystkie elementy Ewangelii, oddziaływania na kulturę, depozytu wiary, one są zachowane, ale odwrócił się zwrot oddziaływania, odwrócił się kierunek tego procesu i to chyba jest tutaj głównym problemem. Więc jak dzieci wychowywać, prawda? Czy robić to, co zawsze? No tak, to, co zawsze, tylko no mamy już inną przestrzeń, w której działamy i tą przestrzeń trzeba zmienić, bo ona potrafi radykalnie przewartościować to, o czym Kościół zawsze nauczał, na coś przeciwnego. No. Człowiek służy Bogu, no dzisiaj Bóg służy człowiekowi, prawda? To jest chyba takie najbardziej wyraziste i jaskrawe, nie? Że kiedyś, prawda, człowiek, kiedy grzeszył, no to chciał pokutować, chciał przepraszać, bo obraził Boga. Dzisiaj jest w Kościele po to, bo to Bóg ma mu służyć. Nie? Nikt nie chce się nawrócić po to, żeby przeprosić Boga za zniewagę, ale ewentualnie po to, żeby Bóg naprawił moje życie, które w jakiś sposób nie działa. To jest zupełnie, ale to zupełnie inny kierunek, więc wydaje mi się, że zachować te same elementy, ale inny cel, inny cel. Za chwilę przejdziemy do pytań z sali, ale jeszcze ksiądz Tomasz Jaklewicz. Nawiązując do tego, przepraszam, do tego, co ojciec Jan Strumiłowski mówił, to co, powinniśmy mieć odwagę wyrzucenia niektórych ludzi z Kościoła, czy powiedzenia im, że są nie na miejscu w Kościele? To raczej
Ja bym powiedział, to nie dotyczy ludzi konkretnych, tylko wydaje mi się, że Kościół zawsze miał odwagę nazywania po imieniu tego, co w klasycznej teologii było herezją, czyli błędem, fałszem. A więc to, co gdzieś pojawiało się w przestrzeni kultury, świata, także we wnętrzu Kościoła, pojawiały się błędne poglądy, prawda? Sobór Watykański II, on zrezygnował jako pierwszy sobór, chyba jako pierwszy i jedyny chyba w historii, nie wskazał wprost tego, co należy uznać za błędne, prawda? Przyjął taką metodologię. Myślę, że trochę to i teraz znaleźliśmy się w takiej sytuacji, w której to, co ojciec Strumiowski mówił, wydaje mi się, że to jest bardzo, oczywiście bardzo istotne, że myśmy przez całe wieki ewangelizowali właściwie nie tyle jako przez duszpasterstwo, tak mi się wydaje, że o wiele bardziej ta Ewangelia była przekazywana kolejnym pokoleniom przez te dwa kanały, przez kanał życia rodzinnego, czyli przez po prostu wspólne życie. Dzieci obserwowały swoich rodziców, rodzice chodzili do kościoła, dzieci szły z nimi i tak dalej, plus cała kultura od tej wysokiej kultury, na najwyższym poziomie, po kulturę życia codziennego, świąt, obrzędowości i tak dalej. I właściwie do kościoła ludzie przychodzili jako już w jakimś sensie otwarci na Chrystusa. Tam właśnie tylko spotykali się z Chrystusem głównie w życiu sakramentalnym. Natomiast ta ewangelizacja się odbywała tymi dwoma kanałami. Natomiast dzisiaj to przestało działać, dlatego że więzy rodzinne są coraz słabsze, rodzina jest coraz słabsza. A ta kultura właśnie, ona jest tak toksyczna dzisiaj w wielu aspektach i tak antychrześcijańska, że ona nie sprzyja, ale ona właśnie powoduje, że wyrasta pokolenie, które, jeszcze zwróćmy uwagę na postęp technologiczny, który sprawia, że właściwie wszyscy dzieci rodzą się właściwie już prawie z komórką, dłoń mają kształtowaną właściwie, brakuje wejścia na USB, ale myślę, że do tego dojdziemy też już, kwestia jakiegoś transhumanizmu i tak dalej. To jest bardzo poważna sprawa, że nawet rodzice, ja jako duszpasterz, myślę, zresztą księża podobnie na pewno, my nieustannie spotykamy rodziców, którzy płaczą nad swoimi dziećmi, w tym sensie, że cały czas pytają, jaki błąd popełniliśmy, dlaczego nasze dzieci nie żyją tym, czym my żyliśmy. I to jest, wydaje mi się, jakieś, to jest rzeczywiście ogromne wyzwanie dla Kościoła. W tym sensie też to pytanie chyba tytułowe stawiamy, bo może rzeczywiścieśmy tak troszkę jakby, no bo to jest racja, trzeba głosić Chrystusa. To wszystko, co zostało powiedziane, myślę, jest bardzo cenne i wartościowe, ale mamy taką sytuację, w której często właśnie tymi odbiorcami dobrej nowiny są ludzie, którzy w ogóle nie jakby oni, po pierwsze brakuje im jakby te pojęcia religijne, którym my się posługujemy, grzech, zbawienie, nawet chyba samo pojęcie Boga, ono jakby przestaje tym ludziom cokolwiek mówić. Oni są jakby zupełnie pozbawieni tego. I to jest pewna trudność, jak skonfrontować, jak pokazać tym ludziom Chrystusa, że to jest ktoś, kto ma ich prowadzić. Na dodatek na to się nakłada, bo tutaj chyba ojciec mówił, że Chrystus nas prowadzi, prawda? No, logo synodu jest, państwo może kojarzą, to jest takie logo, w którym pasterz idzie w środku ludu, prawda? Oczywiście to nie chodzi o Chrystusa, ale biskup jest jednak figurą Chrystusa, tak? No jest, pasterz staje na czele stada. Jeżeli teraz jest w tym momencie, że na czele stada jest dziecko pokazane w tym logo, to jest pewien symbol, ale to pokazuje pewną mentalność, w której też jesteśmy w Kościele. To znaczy, że zaczyna, że no jakby gdzieś, kto kogo prowadzi dokąd, tak? Jeżeli mamy obraz Kościoła, w którym mamy stoliki synodalne, gdzie siedzą wszyscy razem, biskup, tam ludzie świeccy, nie wiem, no może nawet proboszczów podobno nie było w ogóle na synodzie, tak słyszałem, ale nie wiem. W każdym razie jacyś eksperci, jacyś jakby, znaczy chodzi mi, jaki to jest obraz, znaczy kto tu przewodzi, ktoż,
tu gdzieś następuje jakieś, że my sami się gubimy w tym. Ja to mówię też jako ksiądz, który jako proboszcz, który na tej pierwszej linii frontu widzę, że jak różne my jako księża mamy podejście do różnych potem już konkretnych sytuacji, jak to wszystko zaczyna być niespójne i gdzieś jakby no... jakby walimy głową w mur, jest coś takiego, nie? I też ja to chcę, jakby, bo już może nie będę się odzywał, bo to jest bardzo ciekawe, ale wszystko, co mówicie, chciałem posłuchać. Tylko, że jakby to nie jest też chyba tak, że mamy debatę, czego potrzebujecie Kościół, że to chyba nie jest tak, że my jakby, nawet wszyscy chyba się zgodzicie z tym, że my jakby znamy wszystkie te odpowiedzi, nie? To znaczy jest wiele takich elementów, że jakby czujemy się, przynajmniej ja się bardzo często czuję jakby bezradny, bezbronny i nie wiem na przykład co odpowiedzieć na pytanie, jak wychować dzisiaj w wierze dzieci, jak ich ustrzec przed wpływem świata, gdzie przez komórkę dziecko ma dostęp do całego zła świata w ciągu no paru kliknięć, jak uchronić to dziecko, zamknąć je gdzieś w jakiejś, zbudować jakąś wioskę Amiszy odciętą od internetu. Mnie zaproszono kiedyś takie spotkanie dla kleryków, bo tam były takie warsztaty, mieli jak ewangelizować w internecie. I ja powiedziałem, że moją nadzieją jest taka, że braknie prądu, że to wysiądzie w całe to cholerstwo. Z całym szacunkiem dla transmisji internetowej. To znaczy, chodzi mi o to, że ostatecznie okazuje się, że wydaje mi się, że diabeł sprawniej się posługuje tymi narzędziami niż my i że z tego wszystkiego jest więcej zła niż dobra. No, nadzieja może jest w tym, że jednak ludzie się tak zagubią, no, tak samotni, tak jakby potraceni, że zrozumieją, że trzeba wrócić do jakichś najprostszych środków komunikacji, do normalnej rozmowy, do spotkania i wtedy zapragną też Kościoła i Chrystusa. No. To nawiasem mówiąc jest wniosek, do którego doszli ludzie, może nie, którzy nie są wzorem wiary, przynajmniej wielu z nich, to znaczy służby specjalne w dzisiejszych czasach, często wolą posługiwać się ustalonymi symbolami, a nie elektroniką, bo wiadomo, że elektronika to jest coś, co może przejąć przeciwnik. Więc może w jakimś sensie powinniśmy się uczyć od funkcjonariuszy różnych instytucji, niespecjalnie czasem chrześcijańskich. Ale teraz... Korzystając z tego, szanowni państwo, że tylu wybitnych panelistów mamy w jednym miejscu, to się tak codziennie zdarza. Chciałem oddać głos państwu. Jeżeli są jakieś pytania z sali, to bardzo proszę, ja podam mikrofon. Tu pytania się już wcześniej pojawiały, więc ja jeszcze w międzyczasie dopytam w takim razie. Tak, a to już podaję. Proszę bardzo. Skoro się wyrwałem przedtem przepraszam bardzo za to, że może niegrzecznie się zachowałem, ale chciałem powtórzyć to pytanie. Tematem dzisiejszej debaty jest mój Kościół, czego potrzebuje. No to jak ksiądz powiedział, ja też staram się uważnie słuchać i dużo mądrych rzeczy było. Bardzo duże wrażenie na mnie zrobiło to, co ksiądz profesor Skrzypczak powiedział, relacjonując rozmowę z kardynałem Ejkiem. Te trzy punkty. Zresztą podobne rzeczy opisał w swojej książce kardynał Ejk, też mówił o tym doświadczeniu, konkretne, żywe, prawdziwe doświadczenie Kościoła bratniego, wielkiego Kościoła mocnego, który w bardzo szybkim okresie czasu stracił na swoim znaczeniu. I ten trzeci punkt, który ksiądz Skrzypczak powiedział, ubóstwo, żeby Kościół, no po pierwsze, żeby nie gorszył, czyli nie być przedmiotem skandalu, po drugie trzymać się mocno Chrystusa i być mocno ubogim. Bardzo konkretne pytanie było, czy jesteśmy w stanie być Kościołem ubogim? I to nie chodzi o to, jak księża to powiedzieli, paneliści powiedzieli, że nie możemy się wyzbyć tego, co posiadamy. Bo być może będzie tak, że rzeczywistość nas wyzbędzie tego, jak Kościoła holenderskiego wyzbyła. A z drugiej strony mamy w mediach tak dużo... taki napór, i to można mówić, że to złe media są, że to masoni, że ten, ale ciągle mówią o wielkich rezydencjach biskupów, którzy sobie tworzą olbrzymie rezydencje na emerytury. Co ja mam powiedzieć moim dzieciom, które mi mówią później, że no tato, no ale no o co tu chodzi? No, czy Kościół w Polsce może być Kościołem ubogim? Odpowiedzcie na to pytanie, chociaż ten jeden element może, księża. A druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę,
pytanie było, i tutaj szanowni prelegenci mówią, odpowiadają na pytanie, czego Kościół potrzebuje. Bardzo dobrze, tylko wydaje mi się, że jednak może trochę zabrakło tutaj, dziękuję za pytanie pana redaktora, o tych świeckich. Cóż by się stało, gdyby między wami usiadł jakiś świecki, no nie ma nikogo w Kościele, kto jest, nie jest kapłanem, nie jest księżem, nie jest duchownym, który mógłby powiedzieć, ja też jestem Kościołem. I ja widzę ten Kościół tak i tak. Może nie będzie wybitnym ekspertem, a może będzie też. Jeśli w Kościele w Polsce nie mamy ludzi, którzy byliby wiarygodni i jako świeccy powiedzieli, ja w swoim Kościele widzę taki problem i taki plus. I taką perspektywę lub takie zagrożenie. Wydaje mi się, że trochę zabrakło, nawet jeśli krytykujemy synod, te okrągłe stoliki, jak tu ksiądz proboszcz powiedział. Ja nie jestem do końca takim akurat krytykiem tego, że oni siedzą razem. I symbol być może tego synodu, który tam idą razem, można rzeczywiście tak głęboko wchodzić, że ten biskup jest w środku. Ale z drugiej strony brakuje świeckich w Kościele tutaj teraz. Wśród was brakuje też. To nie są pytania, to być może jakaś taka refleksja, ale też może to być przedmiotem jakiegoś odpowiedzi waszej. Dziękuję. Nie wiem, czy jest ochotnik, żeby odpowiedzieć, czy... To może skoro już trzymam, skoro mam mikrofon, prawda, to tak. Może zaczniemy od drugiego pytania. Zaangażowanie świeckich. Oczywiste, że ono powinno być i to jak największe. Nawet sam fakt, że pan zadaje teraz pytania, nas przepytuje i my mamy odpowiadać, no to jest pewna forma właśnie tego zaangażowania. Natomiast nie możemy zapomnieć o pewnej rzeczy. Z ustanowienia Bożego Kościół jest hierarchiczny. Z ustanowienia Bożego, nie ludzkiego. Nie dlatego, że tak księża wymyślili, nie dlatego, że my jesteśmy lepszą kastą, mądrzejszą i tak dalej, ale to jest dogmat wiary zdefiniowany na Soborze Trydenckim, że z ustanowienia Bożego Kościół jest hierarchiczny. I teraz, prawda, jeżeli spojrzymy na to pole wewnętrznej dyskusji Kościoła, no to oczywiście ono może być i powinno być, ale ja naprawdę, to niezręcznie jest mi o tym mówić, ale jeżeli biskup rozmawia ze świeckim na temat spraw Kościoła, to taki dialog jest dobry, ale to powinien być dialog nie jak równego z równym, ale jak ojca z dzieckiem. Dziecko może coś powiedzieć, prawda? Natomiast dziecko jednak nie będzie mogło mieć decyzyjnego głosu o to, w którym kierunku idziemy, bo to doprowadzi do katastrofy. Nawet jeżeli to dziecko okaże się, że ma więcej rozumu niż ojciec. Nawet jeżeli. I oczywiście to nas może obruszać, bo my jesteśmy przyzwyczajeni już do definiowania społeczeństwa jako, prawda, w tej absolutnej takiej, no nie bójmy się powiedzieć, marksistowskiej równości, każdy ma taki sam głos i każdy głos musi tyle samo ważyć. I ja zdaję sobie sprawę, że wśród świeckich może znaleźć się, na pewno się znajduje nie jeden człowiek, który posiada kompetencje do rozumienia teologii czy Kościoła lepsze niż nie jeden biskup. Może się tak zdarzyć, ale on nie ma zdolności do tego, żeby Kościołem kierować. Nie ma tej zdolności, ponieważ ona wynika z czegoś innego. To jest, podobnie przez analogię mówiąc, nie jeden mężczyzna posiada kompetencje, empatię, wrażliwość do macierzyństwa większą niż nie jedna kobieta. Zdarza się to, ale nie ma zdolności, żeby być matką. I podobnie jest tutaj, prawda? Może się tak zdarzyć, dlatego głos świeckich jak najbardziej doradczy, ale problem jest inny, ponieważ my się skupiamy, jak świeccy mają oddziaływać, prawda, i prowadzić tą wewnątrzkościelną dyskusję, natomiast cały czas zapominamy o tym, ale jakie jest podstawowe zadanie świeckich. Tutaj ksiądz już to zaznaczył, prawda? Proszę zwrócić uwagę, że tak zdefiniował zadanie świeckich Sobór Watykański II, czyli jako oddziaływanie w świecie. Świecki jest po to, żeby ten świat stał się bardziej święty. Bo największym problemem tego świata jest nie to, że ma swoje biedy, ale to, że on staje się coraz bardziej nieświęty, wyzbyty z pierwiastka tego nadprzyrodzonego, ale tego autentycznego, z tej sfery duchowej. I proszę zwrócić uwagę, że my mamy świeckich, którzy funkcjonują w świecie, są katolikami.
i są przekonani, szkoła ma być świecka, to znaczy wyzbyta z pierwiastka nadprzyrodzonego. Polityka ma być neutralna światopoglądowo, prawda? Polityk, który deklaruje się jako katolik, mówi, kiedy ja wchodzę do swojego gabinetu, to swoje poglądy religijne zostawiam za drzwiami. Czyli z tego zadania, które świecki ma, uświęcać swoją rodzinę, nawet w rodzinach to się dzieje. Moje dziecko, no ja nie będę posyłała do kościoła, niech samo zdecyduje, prawda? Czyli oddziaływanie świeckiego na świat, ono jest całkowicie zarzucone przez świeckich. Natomiast jest roszczenie, prawda, żeby świecki, ten właśnie zeświadczony, oddziaływał w łonie samego Kościoła. No dobrze, niech oddziałuje, ale najpierw, jeżeli, prawda, uświęci sam siebie i uświęci świat, prawda, w taki sposób i sposób swojego myślenia, no to wtedy rzeczywiście to będzie miało jakąś wartość. Natomiast jeżeli chodzi o tą kwestię ubóstwa, brak ubóstwa jest grzechem, wynika z grzechu. Jeżeli Pan przyda taki przykład, że rzeczywiście ten przepych, który kuje w oczy, oczywiście, oczywiście, tutaj nie ma co dyskutować. Tak samo jak brak czystości, jak brak posłuszeństwa i tak dalej, jak zaniedbanie każdego innego przykazania kościelnego czy Bożego. No, ściśle rzecz mówiąc, to mój współbrat powtarza bardzo często, że Kościół stricte do swojej misji potrzebuje, no czego, chleba, wina, kielicha i kilku ksiąg. I to wystarczy. I to wystarczy, prawda, do pełnienia swojej misji. Natomiast rzeczywiście nie możemy być niewrażliwi również na te elementy inne, prawda, elementy kulturowe, elementy strukturalne, to co chociażby tutaj ksiądz Dariusz podkreślił, jeżeli nie będziemy mieli zasobów, nie będziemy mogli oddziaływać. I pytanie o ubóstwo to nie jest takie pytanie bardzo płaskie, czy my mamy zasoby, czy nie mamy, tylko czy w nich pokładamy nadzieję, czy nie, czy wykorzystujemy je dla siebie, czy nie. Ja jestem z zakonu cysterskiego, to jest zakon, który powstał jeszcze przed tą falą takiego mocnego zwrócenia uwagi na ubóstwo, przed pojawieniem się zakonów mendykanckich, czyli żebrzących. I oczywiście i cystersi, i benedyktyni praktykowali ubóstwo. Natomiast nie mieli problemu z tym, żeby posiadać opactwa, które były bardzo bogate. Mnich był biedny, mnich się modlił, prawda? Natomiast nawet dlatego opactwo musiało być bogate, żeby mnich nie musiał się przejmować sprawami materialnymi tego świata. Czyli opactwo miało mu zapewnić, ty już przyjdziesz do refektarza, będziesz jadł, bo ty nie masz się martwić o to, co zjesz, o to zatroszczy się właśnie twój zakon, a przez twój zakon Kościół, ty masz oddawać chwałę Bogu. Więc pytanie, prawda, jeżeli my mamy, jeżeli Kościół posiada zasoby, no to pytanie jest, grzech i zgorszenie pojawia się wtedy, kiedy wykorzystuje je nie w tym celu, w jakim powinien, czyli nie w celu ewangelizacji, w celu krzewienia Chrystusa, głoszenia wiary czy kultu Bożego, ale dla siebie samego, prawda? Święty Jan Maria Wianney, który był kapłanem niezwykle ubogim, on zwykł mówić, prawda, że ubóstwo kończy się u stóp ołtarza. Bo dla Boga to, co najbogatsze, jeżeli chodzi o sprawy kultu i Ewangelii, no to nie wahajmy się wydać nawet dużych pieniędzy i je posiadać. Natomiast łamie ubóstwo wtedy, kiedy właściwie to, co należy do Boga i powinno być przeznaczone Bogu, no to zachowuje dla siebie. I to jest rzeczywisty problem. Rzeczywisty problem, ale ośmieliłbym się powiedzieć, że nie pierwszorzędny, ponieważ grzech w Kościele jest, był i należy z nim walczyć. Natomiast należy mieć też świadomość, i to też nie jest bez znaczenia, że dzisiaj często grzech ludzi Kościoła nie jest powodem, ale pretekstem odejścia z Kościoła. To oczywiście to nie znaczy, że nie musimy się tym przejmować, musimy. Tylko ostrze walki z tymi nieprawidłowościami, one nie powinny być pierwszorzędne, one powinny być na drugim miejscu. Pierwszorzędny ma być Bóg i chwała Jemu oddawana. Jeżeli to postawimy na pierwszym miejscu, to i to będzie ustawiało właściwie naszą walkę właśnie czy z brakiem ubóstwa w Kościele, czy z jakimiś innymi nadużyciami. No bo to jest pytanie, prawda? No, mamy te trzy elementy, o których tutaj ksiądz powiedział, które musimy zachować, czyli żadnych zgorszeń.
głoszenie Chrystusa i Ewangelia. Tylko pytanie, jaki cel jest tych trzech zadań? Bo jeżeli celem jest, prawda, żadnych zgorszeń, bo boimy się, że ludzie będą odchodzili, bo boimy się, prawda, nie Boga, który nas osądzi, ale gazety wyborczej, która źle o nas napisze, no to to jest właściwie działanie bezcelowe. Natomiast jeżeli celem jest, że żadnych zgorszeń, ponieważ to kłóci się z chwałą Jezusa Chrystusa, którą mamy głosić bez względu na to, czy to głoszenie zostanie przyjęte, czy nie, to to jest właściwy kierunek. To jest właściwy kierunek. Czyli, prawda, i jest symptom, i jest jakieś zjawisko, ale ono musi być ustawione we właściwej optyce. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno pytanie mogę obiecać. Więcej nie obiecuję, więc zobaczymy. No, jestem ogromnie wzruszony zarówno dyskusją, jak i tym, że odbywa się przy relikwiach świętego Maksymiliana, bo mam przyjemność być jednym z inicjatorów festiwalu filmowego w Niepokalanowie. 38 już lat, w zeszłym roku nie odbył się. I dlatego przypomnę właśnie świętego Maksymiliana, które w uzupełnieniu też chcę powiedzieć, że założył radio, które udało nam się wspomagać, żeby ojcowie odtworzyli, i interesował się telewizją. I powiedział takie słynne słowa: chcę pracować na najlepszych, najbogatszych, najdroższych sprzętach, ale nawet w podartym habicie. I to jest chyba właściwie kwintesencja tego, co to znaczy ubóstwo w Kościele. Musimy mieć po prostu sposób przekazywania tej Ewangelii na dany czas, prawda? I dlatego właśnie w tym aspekcie, że nie można odmawiać nawet na najlepszego samochodu księdzu, który na przykład 100-150 kilometrów w dwie, trzy strony jeździ w niedzielę, żeby odprawiać mszę świętą w Stanach Zjednoczonych czy w Kazachstanie, jak mieliśmy. Także w tym aspekcie należałoby mówić o ubóstwie. Natomiast moje pytanie, bo to już oczywiście przy tym gronie przede wszystkim pytania są najważniejsze. Jak stworzyć, żeby w polskim kościele, no wbrew nawet temu stwierdzeniu, że jak jest jakieś spotkanie kaznodziejów i tak dalej, to wtedy szuka się jakichś specjalnych wrażeń. Jak zrobić, żeby byli rzeczywiście kaznodzieje w polskim kościele i żeby oni byli po prostu w jakiś sposób kreowani, można powiedzieć, przez wiernych, żeby każdy, bo jednak dojście myślą do od indywidualnej osoby, bo ta dyskusja jest troszeczkę taka synodalna, prawda? Natomiast każdego z księży, każdego z ojców chciałbym słuchać też oddzielnie, prawda? Już nie będę faworyzował, kogo słucham, kogo nie. Ale właśnie chodzi po prostu o to, jak ukształtować takich wspaniałych kaznodziejów, ponieważ świat jest taki, proszę zobaczyć, młodzież właśnie szuka celebrytów. I wśród tych celebrytów nie ma księży po Ojcu Świętym, po prostu nie ma takich ludzi. Proszę podać mi biskupa, którego wszyscy chcą słuchać tak jak Ojca Świętego. Także apeluję do księży ojców, żeby stali się kaznodziejami, każdy w swojej może tej specjalności, ale i żeby pozwalali kształtować i dopominać się również w telewizji publicznej, bo ja tworzyłem też koncepcję uspołecznienia radia i telewizji w Solidarności, jak dopominać się, żeby w telewizji nie jakiś tam zakon tylko prowadził programy telewizyjne, ale żeby każdy, kto ma coś ważnego do powiedzenia, księży tu wszystkich mógł mówić, ale indywidualnie na swój rachunek i oczywiście w imieniu Chrystusa, ale takiego, jak mówi Ewangelia, a nie jak w tej chwili się przeinacza te nauczania. Dziękuję. To pytanie do któregoś konkretnego z prelegentów, czy no, dla ochotnika? Każdy z księży. Okienko w telewizji publicznej, która nazywa się publiczna, i każdy dostaje godzinę mówienia do 6-5 milionów. Widzę, że ksiądz Tomasz Jaklewicz wziął mikrofon, więc jak rozumiem, zbiera się do odpowiedzi, ale nie tylko on. Ja tylko powiem, że no,
Rzeczywiście tak jest, że zwłaszcza internet, on jakby kreuje czy oczekuje pewnych specyficznych cech, prawda, żeby ci ludzie zaistnieli. Niezależnie jakby na jaki temat oni mówią, to chyba można wyróżnić pewne cechy, pewną umiejętność takiego komunikowania w takim narzędziu, jakim jest internet. No i niezależnie jak się ocenia tę postać, no muszę to wymienić, to nazwisko, ojciec Adam Szustak. On jest, funkcjonuje jako celebryta katolicki w internecie, no ale niech pan posłucha. No bo pan powiedział, czy jest ktoś, kto potrafi zgromadzić młodzież. Otóż Adam Szustak zorganizował biletowaną imprezę, nie było to chyba z 20 zł, w Spodku, czyli zgromadził kilka tysięcy osób, które przyszły z własnej woli, zapłaciły. I teraz to jest właśnie to pytanie, czy jeżeli, z całym szacunkiem dla księdza biskupa, czy jest taki pasterz, który, no tak samo ja, tak samo, nie, czy bym ja ogłosił, że w Spodku, prawda, zapraszam, czy, no, ja nie umiem na to pytanie do końca odpowiedzieć, prawda, bo pan się też skrzywił na to nazwisko, no nie wiem dlaczego, ale to nie wnikam. No okej, okay, ale mi chodzi, ale widzi pan, bo w tym, co mówię, jest też pokazana pewna trudność. To znaczy, to jest pytanie, czy na pewno, na przykład internet, czy my, bo to było właśnie na tym spotkaniu z tymi klerykami wspomnianymi. Oni mieli przez cały dzień warsztaty, gdzie przyszły jakieś panie, już nie wiem kto, ktoś, kto jest fachowcem od internetu, kto uczy komunikowania ludzi w internecie, produkowania takich filmików i tak dalej, prowadzenia jakichś podcastów i tak dalej. A na koniec przyszedłem ja i powiedziałem, że uważam, że internet nigdy nie będzie dobrym narzędziem do ewangelizacji. I tak uważam. To znaczy uważam, że trzeba z tego narzędzia korzystać, natomiast ewangelizacja prawdziwa się nigdy nie może być zapośredniczona przez medium, bo medium zniekształca przekaz. No, to jest moje głębokie przekonanie. Natomiast ja rozumiem, że też panu, i ja też jakby nad tym boleję i no, ja mogę odpowiadać za siebie. Moim wielkim pragnieniem, kiedy ja przemawiam na ambonie, no tu ksiądz Marek słucha moich kazań, to może się wypowiedzieć. Jest to, żeby ludzie nie spali, nie wychodzili z kościoła. Mamy takiego pana w mojej parafii, który regularnie po 15 minutach robi tak, nie? Ale to chyba ze względu na czas. I oczywiście to jest, ja na przykład mam w sobie coś takiego, że jak mówię, to dostaję jakiegoś, tak mi się wydaje, powera, nie wiem jak tam ludzie, nie? Farosz wszedł na, przepraszam, farosz po śląsku, no, proboszcz wszedł na wyższe obroty, to już tak szybko nie skończy. Ale natomiast też słucham czasem księży w różnym wieku, no, że tego się nie da słuchać, nie? I jakby albo mam taki system, że sam zasypiam natychmiast, nie? Być może by szkody duchowej jakieś nie było. Wiem, że to brzmi pysznie teraz, co powiedziałem, ale ja nie wiem, na czym to polega tak do końca. No dlaczego? Wydaje mi się, że to jest ogromna dzisiaj trudność rzeczywiście w ogóle przebicia się ze słowem, kiedy jesteśmy w kulturze obrazu. I na przykład ja mam w kościele, ponieważ są dwa ekrany, na których są wyświetlane teksty. Dwa ze względów na przestrzennych. I teraz mam taki pomysł, raz to testowałem na rekolekcjach, że pokazywałem dwa obrazy Marii Magdaleny. Maria Magdalena przytulona do krzyża, Maria Magdalena noli me tangere. Dwa obrazy i na tych dwóch obrazach budowałem całą naukę. Ale teraz się zastanawiałem, czy na przykład to jest właściwe w przestrzeni kościoła, żebym ja korzystał z telewizora. Miałem rekolekcję dla dzieci i puściłem, powiedzmy, gadam, te dzieci tam, puszczam filmik trzyminutowy. One nagle wszystkie tak. No i teraz ja mówię, słuchajcie, może ja powinienem do was z tego ekranu przemawiać. To wy byście mnie słuchały. Co to jest? Nie? No, chodzi o to, że jakby nie ma takiej chyba jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. To jest moja odpowiedź na to pytanie. Ksiądz Jarosław Tomaszewski. Ja mam wrażenie... Oczywiście tak. Jedno drobne zastrzeżenie. Minuta. Za 12 minut tak Gwardia Królewska nas z tej sali Zamku Królewskiego wyprosi. Ja tylko wyprosi. Jedno, Boże, jako dyskurs z panem, ale mam takie wrażenie, że jest nas za dużo księży w internecie i poziom tego jest bardzo słaby już. A po drugie, to co mówimy jest niekontrolowalne. Też druga taka uwaga bardzo ogólna, to ja jestem bardzo zdumiony, to nie było na misjach nigdy,
Jak wy, bracia świeccy w Polsce, jesteście na tych kaznodziejach zawieszeni. Przykład z mojej rodziny. Dziewczyna po łazie, żona mojego bratanka, kiedy sobie bardzo nawialiśmy, ciekawa osoba, i ona tam jeździ, powiedzmy, pół godziny do pracy w samochodzie. I ona mi na każdy święty, jak spotkamy się, to opowiada, jakich ona kaznodziejów wysłuchała przez te pół godziny, polskich, po polsku, jadąc do swojej pracy. Ja w momencie, słuchaj, mówię, zrób raz eksperyment, jak nie trafisz, to ja za to biorę odpowiedzialność. Wyłącz ten internet z tymi gadającymi habitami, sutannami. Wieczorem sobie przeczytaj Ewangelię na następny dzień i twój samochód jadący rano z tobą do pracy, ty nim jedziesz, niech będzie twoim moratorium. Jak ten eksperyment duchowy nie sprawdzi się, płacę ci odszkodowanie. Wy jesteście bardzo, bracia świeccy, od tych kaznodziejów uzależnieni. Ja przepraszam, to jest aż uzależnienie. Nie zaryzykowała nawet. Nie zaryzykowała nawet, nie muszę płacić odszkodowania. Bogu dzięki, bo misjonarze nie są zbyt bogatymi świeckimi księżmi. Natomiast nie chcę żartować, ale pierwsze, mam wrażenie, że zbyt dużo nas jest gadających księży w internecie. To spada jakość wtedy. Okej. A druga sprawa, w was, bracia świeccy, żeby w ogóle Słowo Boże działało, to w was musi być nie pogoń za kaznodzieją, tylko głód Słowa Bożego. I wtedy z najgorszego Wianeja nie był wcale dobrym kaznodzieją internetowym, jak Szóstak. Był gorszy od Szóstaka. Sobie poczytajcie, jak on ma nużące nieraz wywody na tych kazaniach. A ludzie byli głodni. Ludzie byli głodni. Jak będziecie głodni Boga, to nawet najprostszy proboszcz, nie do końca dokształcony, da wam taki pokarm duchowy na cały tydzień. Tak. Być głodnym, być otwartym, ale to też no, jest ten moment, w którym Duch Święty na przykład zadziała na człowieka przez jakieś słowo, które właściwie samo w sobie nie jest nadzwyczajne. Opowiadał mi kolega, współbrat jezuita, siedział w konfesjonale w naszym kościele w Toruniu i drugi współbrat odprawiał mszę świętą, no i potem głosił kazanie. Ten w konfesjonale nie miał za wiele do roboty i tak słuchał, no jak nudzi, no po prostu, no nie, obciach, no nie da się tego słuchać. I potem pod koniec mszy przychodzi do spowiedzi człowiek i mówi, że on to tak się nie spowiadał 40 lat, ale tu z żoną przychodził zawsze, żeby tak żonie towarzyszyć i to kazanie tak go poruszyło, uderzyło. Co go uderzyło? No, Duch Święty zadziałał, jakoś tak wykorzystał, nie wiem. Całe szczęście, że to nie jest tak, że działają tylko te kazania celebryckie. Tych gości, co potrafią nawijać gładko trochę luzu, trochę taniej psychologii, trochę Ewangelii, Pan Jezus jest super. Nie, to czasem jest dobre i to może być początek czegoś. To ja tego nie chcę zupełnie w czambuł potępiać. Okej, ale każda potwora znajdzie swego amatora i Duch Święty działa przez bardzo różne style, również te nudne. I ja też się boję tych zachwyceń, takim celebryctwem ewangelizującym, bo z tego niewiele czasem pozostaje. To potem często ci młodzi, którzy się tak zachwycali takim czy innym celebrytą, no to wychodzili na ulicę Warszawy i krzyczeli hej, hej, aborcja jest okej, okay, prawda? I tyle było z tej całej formacji. To znaczy nie możemy się, oczywiście no, nie chodzi o to, żeby ksiądz celowo nudził, ale nie możemy się bać pewnej takiej propozycji poważnej, która no sama z siebie nie jest jakaś taka bardzo celebrycka, bardzo pociągająca, bo nie na to mamy konkurować ze światem. Szanowni Państwo, świetnie byłoby jeszcze zadać więcej pytań i dłużej posłuchać, ale czas nas goni, dlatego że do 18 możemy być tutaj. Widzę, że idzie dyrektor Fundacji Opoka, ksiądz Marek Gancarczyk, to przekazuje głos. Korzystając z tej okazji, chciałem bardzo serdecznie Państwu podziękować, zresztą Pan Jakub zapewne to zrobi jeszcze raz, prowadzący, ale za obecność, za przyjęcie naszego zaproszenia, ale chciałem też właśnie korzystając z tej znakomitej tutaj okazji podziękować współpracownikom i chyba mogę tak powiedzieć przyjacielom Opoki. Dziękuję Wam bardzo.
że na co dzień współpracujecie z opoką, piszecie teksty raz częściej, raz mniej, ale jesteście, każdy z was tutaj mógłby być gościem jedynym na tym spotkaniu, a jednak przyjechaliście. Bardzo wam dziękuję, księdzu Tomkowi, który jest moim proboszczem, tak, ja go słucham, jego kazań i nie zasypiam. Bardzo dziękuję ojcu Janowi z Jędrzejowa, przyjechał. Ojciec Darek z samego Rzymu przyjechał, przyleciał. Bardzo, bardzo dziękuję. Ksiądz Jarek z Warszawy nie miał daleko, a ksiądz Robert też nie za daleko, ale też jest. Bardzo wam dziękuję i za tą obecność, ale jeszcze bardziej za współpracę i za tworzenie takiej społeczności opoki. Jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Ja się przyłączam do podziękowań. Bardzo dziękuję wszystkim szanownym panelistom. Bardzo dziękuję państwu za obecność i wszystkim, którzy oglądali transmisję albo oglądają nas teraz na YouTubie. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Panie Boże, dziękujemy Ci za to spotkanie. Tobie oddajemy te wszystkie myśli, abyś Ty to wszystko oczyszczał, prowadził, bądź uwielbione w każdym z nas i buduj Twój Kościół według Twojej woli. Nasze te nieudolne wszystkie pomysły kieruj w tą właściwą stronę. Tobie niech będzie chwała, cześć i uwielbienie na wieki wieków. Pan z Wami. Niech Was strzeże, błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju.